Okej, no to witam wszystkich serdecznie w takim razie na kolejnej odcinku kampanii Pachnidło, zagmatwanej i zamotanej kampanii, w której w większości gracze nie wiedzą, o co chodzi do tej pory. Gwoli przypomnienia, dzisiaj niestety nie będzie Dopplera i pewnie przez jakiś najbliższy, dłuższy czas go nie będzie, ale mam nadzieję, że jak sobie wszystko ułoży, to zawodowo to wróci do nas i będzie dalej z nami grał. Więc jego postać dzisiaj będzie tak trochę NPC-ować, po prostu. W każdym razie, co z nami dzisiaj? Michał, Xashers, jako Waitroxa. Siema, siema. Jest Kuba, Arrus, który gra Obsidianina, Malachita, Cameo. Witam serdecznie. I jest Piotrek, który z Wolsunga przerzucił się także do ekipy Erdaunowej i gra Skranga Złodzieja, Linzo Wojsze. Witam. Jest tak skryty, że nawet nie chce się przywitać. Na ostatniej sesji udało wam się na pokładzie Spiżowego Orła wrócić do Królestwa Troalu, do tego wielkiego, ogromnego KR-u, mieszczącego ponad 200 tysięcy dawców imion. Razem z księciem Nedenem wróciliście w jego mury, w jego ściany. Część z was z dalekiej podróży jako ochroniarze Jakusa Byrajlacha, dokładnie to Waitroxa, który jedyny się ostał z tamtej starej drużyny, oraz nowa część ekipy, Dwokhumlin, którego dzisiaj z nami nie ma, który został przydzielony jako kolejny ochroniarz Jakusa z polecenia samego księcia Nedena, a także Malachit, który w sumie zaproszony do udziału w tym przedsięwzięciu przez księcia Nedena nie był skory odmawiać, stwierdził, że będzie to ciekawa przygoda dla niego. No i Linzo, który został przyłapany na nielegalnym pobycie na pokładzie Spiżowego Orła w ramach, powiedzmy, odpokutowania tej swojej przewiny, dołączył do całej reszty drużyny jako wsparcie i ma okazję się zrehabilitować w oczach samego księcia, co być może pozwoli mu uniknąć jakichś konsekwencji swoich nielegalnych poczynań. No i zostaliście wszyscy zaprzęgnięci jako ekipa pomagająca, ochraniająca krasnoludzkiego urzędnika, krasnoludzkiego możnego Jakusa Byrajlacha z rodu Byrajlach. Ród Byrajlach okazał się być dużą, wielką familią, bardzo znaną w Troalu, bardzo bogatą i znaczącą z wpływami. A sam Jakus jest krasnoludzkim mistrzem zapachów z królewskiego cechu perfumiarzy. Jest to, powiedzmy, takie zgromadzenie mistrzów perfumiarstwa różnych, z którego w skład chodzą przedstawiciele różnych ras dawców imion. Między innymi jeden z wielkich konkurentów Jakusa Byrajlacha, Elf Gandaviel, którzy zajmują się produkcją perfum, wonnych zapachów i wszystkim, co z tym związane, a Jakus powziął się, jak sam już kilkukrotnie opowiadał o tym w trakcie tej całej historii, powziął się zadania wynalezienia niepachnidła i rozwiązania palącego Królestwo Troll problemu, jakim jest wszechobecny smród wynikający po prostu z całego mieszaniny konglomeratu zapachów, które pomimo kanałów wentylacyjnych umieszczonych wszędzie, właściwie w wielkim KR-ze, nie dają rady po prostu tej całej mieszaniny zapachów odpowiednio odprowadzać. No i Królestwo Troll cierpi na tym, że jest z jednej strony, powiedzmy, że trochę przeludnione, a z drugiej strony przez to, że mieści się pod ziemią zasadniczo w całości, to ma swoje problemy techniczne z tym związane i smród był jednym z nich i różne inne zabiegi nie pomagały. Jakus Byrajlach postanowił temu zaradzić, szukając substancji, którą sam nazwał roboczo niepachnidłem. Jest na sk sam tak twierdzi przynajmniej, Co tak twierdzi? jest na skraju wynalezienia całej substancji, jak sam twierdzi, ale przynajmniej Way przede wszystkim miał się okazję przekonać, że ciągle coś staje mu na drodze, były próby sabotażu, zamachów, pozbawiania życia, kradzieży, wielu innych rzeczy, więc ktoś ewidentnie, czy to polityczni lub też zawodowi przeciwnicy rodziny Byrajlach, ponieważ jak się okazuje, wielkie rody Troalu są ze sobą mocno skłócone, ponieważ dzielą się na tych, którzy wspierają, tak jak Jakus, działania króla i jego syna, a także część stronnictw działających w Troalu, możnowładców, stoi po stronach opozycji aktualnej władzy. No i właśnie jednym z takich rodów, niesprzyjających zarówno rodowi Byrajlach, jak i królowi Varulusowi III, jest ród Yureyven, którego członków mieliście okazję poznać w pewnym zaułku, kiedy zostaliście
zaskoczeni, a później zaatakowani przez nasłanych przez nich bandytów. Cała ta utarczka może nie skończyła się dla was jakoś przykro w fizyczny sposób, natomiast wylądowaliście w wyniku tej utarczki w wieży więziennej Królewskiej Gwardii utrzymującej porządek w Troalu. I stamtąd zostaliście na pod koniec ostatniej sesji uwolnieni przez Jakusa, którego jednym jakimś tam kuzynem jest kapitan Królewskiej Gwardii Vein Byrailach. No i on, udzieliwszy wam surowego upomnienia, na szczęście w trakcie tej utarczki nikt ze Straży Królewskiej nie ucierpiał, więc nie było możliwości obciążyć was jakimiś dodatkowymi zarzutami. Więc po jakimś tam uiszczeniu przez Jakusa grzywny za wasze tarczki z rodziną Yuraven i tam zaburzanie, zakłócanie porządku, zostaliście wypuszczeni i mogliście wrócić do rezydencji Jakusa. I akcja dzisiejszej sesji, dzisiejszej przygody rozpoczyna się w momencie, gdy wróciliście z Jakusem do rezydencji rodu Byrailach. Po drodze dołączył się do was milczący ochroniarz ork Urrus, który jako zwykle nie opuszczał Jakusa ani na krok, a tym razem dopiero dołączył do Jakusa gdzieś w połowie drogi. I tak wróciliście drogi powrotnej od posterunku Gwardii Królewskiej do domu, do rezydencji rodu Byrailach. Wróciliście do rezydencji i Jakus już na wejściu, kiedy tam się znaleźliście, poprosił was, żebyście przez najbliższe dwa dni, które jeszcze zostały do odprawienia wielkiej, ogromnej wręcz uczty, oficjalnej uczty, mającej uczcić powrót Jakusa Byrailacha do domu i ogłosić przez niego zakończenie prac nad Niepachnidłem. Zostaliście poproszeni dosyć uprzejmie, acz stanowczo, żebyście już nie opuszczali murów rezydencji, żeby przypadkiem nie napytać sobie nowych kłopotów, które mogłyby zostać wykorzystane przez wszystkich czyhających w jakiś sposób na Jakusa i na jego potknięcia, żeby nie dało mu się po prostu przeszkodzić w jego dziele. Powiedzcie mi, co przez te dwa dni chcecie robić takiego, zanim dojdzie do wielkiej uczty? Jako, że moja postać jest przyzwyczajona być może przez swój charakter do tego, że czasami musi się trochę przemieszczać w inne miejsca, to dalej będę kontynuował proceder zbierania wszelkiej maści sucharów i bakali, jakichś suszonych owoców i składowania tego w moim plecaku, żeby zwiększyć ilość racji. Więc będę brał takie sute śniadania i pakował do torby. A jakbym miał wyruszyć gdzie indziej, bo nie wiem, ktoś mnie wyrzuci, bo puszczę oczko do kogoś, do kogo nie powinienem. I właśnie chcę robić to, czego przed czym trochę się zabezpieczam, czyli może nie bezpośrednio mocno jakoś angażować się z tą młodą szlachcianką, którą tam wcześniej przypadła do oka mojej postaci, i dalej kontynuować próby poznania ulotnej natury poprzez, powiedziałbym, trochę granie jak na instrumencie, na którym umiem grać ze względu na moje bardowskie talenta, czy próbując jakoś tam dekorować swoje ciało, więc głównie zajmuję się artystycznymi rzeczami, tak żeby się jej przypodobać, zaimponować. I chciałbym na to poświęcić dwa dni, na składowanie żarcia i na wybieranie dobrego wrażenia. Oczywiście, tutaj ród Byrailach, jak mówię, jest bardzo zamożnym rodem, więc posiłki są tak sute, jak tylko sobie tego życzycie. Właściwie, co tylko można dostać w tak dużym mieście, tak dużym właściwie mieście państwie jak Troal, czyli jednym z największych i najpotężniejszych ośrodków kulturalnych w całej Barsawii, to oczywiście jest również dostępne na stołach i w kuchni rodu Byrailach, więc tutaj cokolwiek właściwie ci się zamarzy do jedzenia, jest kucharze non-stop pracujący nad wyżywieniem tak licznej rodziny, jaka tutaj przebywa, nie mają żadnego problemu, żeby to przygotować, żeby przygotować tak suty posiłek, żeby nawet tak rosła, jak rosły dawca imion, jak obsydianin mógł się spokojnie nasycić, więc tutaj nie widzę w tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o wywieranie pierwszego wrażenia, wiesz co, w dużej mierze ród Byrailach, ogólnie członkowie rodu Byrailach przez te ostatnie dni bardzo mocno są zaangażowani w przygotowania do wielkiego balu, jak tutaj się ma odbyć. Po prostu krzątają się bardzo mocno, załatwiają sprawy. Jakus praktycznie, poza tym, że od czasu do czasu go widzicie, jak przebiega przez dom w jedną czy w drugą stronę w towarzystwie swojego nieodłącznego ochroniarza, i praktycznie nawet rzadko kiedy
ma czas, żeby zamienić z wami jedno czy dwa zdania, więc właściwie spędzacie czas niejako sami. Niespecjalnie, jak mówię, członkowie rodu Byrailach mają czas i ochotę z wami w tym momencie rozmawiać, mają po prostu większe sprawy, ważniejsze sprawy na głowie. Trochę się czujecie tutaj jak goście, a trochę się czujecie trochę tak jak może jak intruzi, no bo właściwie mówię, daję wam odczuć, prawdopodobnie niespecjalnie, prawdopodobnie właśnie z powodu tego, że się szykuje coś wielkiego, wielkie wydarzenie, wielki event, który musi po prostu pokazać innym rodom. Prawdopodobnie masz twoje bardowskie wykształcenie i obycie wśród cywilizowanych ludów. Daje ci takie podstawy do myślenia, że to jest po prostu coś takiego, że oni po prostu chcą zabłysnąć tym całym balem, że to jest takie trochę pokaż się z jak najlepszej strony, że oni chcą właśnie wywrzeć jak najlepsze wrażenie, tak jak ty próbujesz często wywierać pierwsze dobre wrażenie na swoich rozmówcach. Tak samo ród Byrailach jako jeden z wielkich zamożnych rodów tego królestwa chce tym balem po prostu pokazać całemu tutaj światu w domyśle, czyli w Królestwie Troll, że oni są naprawdę mocnym, wielkim rodem z dużą potęgą polityczną, jak i odpowiednim sztafarzem również kulturalnym, że oni się pokażą z tej wspaniałej strony, urządzą naprawdę wielki, wielki bal. A co reszta? No to w takim razie, czy jeśli są tutaj jakieś ogrody w rezydencji, jakieś tam, nie wiem, może drzewa jakieś posadzone, czy coś w tym stylu, no to... No tak, no wiadomo, tutaj wszystko jest pod ziemią, ale jak najbardziej rezydencja rodu Byrailach jest okazała i jest okolona też ogrodem. Oczywiście oświetlanym sztucznym światłem magicznych kryształów regulowanych w magiczny sposób, żeby imitować cykl dnia i nocy, ale jak najbardziej są tu jakieś drzewa, są tu jakieś krzewy, nawet jesteś w stanie poznać, że część z tych roślin nie miałaby prawa rosnąć w tej okolicy, że są zapewne sprowadzane z jakichś innych, bardziej odległych zakątków Barsawii, które ty, jako miałeś okazję w swoich podróżach zwiedzić i widziałeś takowe rzeczy. Więc ja bym się zaszył przez ten czas, bo raczej ta krzątanina mnie nie interesuje, ani te wielkie przygotowania i tak dalej. Na to wolę nie patrzeć i nie męczyć samego siebie, tylko po prostu zaszyłbym się tam i ewentualnie, jeśli są jakieś właśnie wyższe drzewa, z których można dobrze mieć widok na okolice, dajmy na to okolice rezydencji, czy ktoś się kręci i tak dalej, no to chętnie bym właśnie tak się zaszył na jakimś drzewie w koronie i porozglądał się po okolicy i tak spędzał swój czas. Oczywiście, drzewa jakieś tam są. Może nie są jakieś super wysokie, bo wiadomo, no tutaj pod kamiennym sklepieniem ciężko, żeby tutaj rosły nie wiadomo jak wielkie, ogromne, ale są dosyć duże, na tyle duże, że można mieć widok na teren rozciągający się na przykład za bramami, za murem otaczającym rezydencję. Jesteś w stanie zauważyć, że oprócz standardowych mas dawców imion, które tutaj się przelewają ulicami tego miejsca, to zdaje ci się, przez te dwa dni miałeś takie wrażenie, że część twarzy, oczywiście głównie krasnoludzkich, ale nie tylko, gdzieś tam w tych tłumach się przewija, gdzieś tam stoją za murami tej rezydencji, za bramami jacyś dawcy imion i często gęsto rzucają jakieś przydługie spojrzenia właśnie w tamtą stronę, albo udają, że robią coś innego i po prostu wydaje ci się, że po prostu rezydencja Byrailachów jest non-stop pod czyjąś obserwacją. I to, jak mówię, wielu dawców imion różnych ras. Gdzieś tam twoje czujne elfie oczy łucznika są w stanie rozpoznać pewne powtarzające się twarze coraz na jakiś czas, które regularnie wracają przez te dwa dni. I jak mówię, no czujesz, że rezydencja jest obserwowana. Nie są podejmowane jakieś działania, nie wiem, zbrojne, czy jakiekolwiek inne, czy próby, nie wiem, włamania, przekroczenia granic, ale jesteś pewien, że gdybyś wyszedł, albo ktokolwiek z was, gdyby wyszedł tylko za mury rezydencji, chciałby się przejść, cokolwiek na mieście załatwić, to jesteś pewien, że po prostu zaraz za wami ciągnąłby się ogon szpiegów. Czyli to są ludzie, przedstawiciele jakich sił, nie masz pojęcia, ale na pewno wiesz, że tutaj jest atmosfera tego miejsca i ta cała atmosfera tych politycznych, przynajmniej tak ci się wydaje, że politycznych intryg, bardzo mocno ci uwiera, więc nie czujesz się tutaj komfortowo, wolisz dzicz,
wolisz proste rozwiązania, prostsze miejsca, wolisz nieskrępowaną przyrodę, pewnego rodzaju wolność. A tutaj w tym wielkim KR-ze zatłoczonym mimo wszystko całego tego piękna, majestatu i ogromu monumentalnych budowli i w ogóle monumentalności całego tego KR-u, tak wielkiego KR-u w życiu na oczy nie widziałeś, ale czujesz się tu w pewien sposób przytłoczony, bo to nie jest twój świat, to nie jest, jest twoje miejsce i pewien ten smutny trochę obowiązek, jakiego się podjąłeś wiele tygodni temu, ratując razem ze swoimi przyjaciółmi Jakusa Byrajlacha w tym zaułku, gdzie prawdopodobnie umarłby zadźgany sztyletami, gdyby nie wy, że w pewien sposób jednak ci to ciąży. Lizo. Ja tak zastanawiam się, że może poćwiczę moje sztuki i będę za cienia straszył służbę. Wiesz, tak w cieniu siedział i tak szeptał im coś do ucha. Aha, czyli chcesz jakieś zaskoczenie, tak? Ale no, tam tak, raczej tak... Ale tak mechanicznie to co byś chciał ćwiczyć? Nie, tak bardziej fabularnie, że chodzę za ludźmi w cieniu i coś tam im szepczę w nocy pod łóżkiem. Aha, pod łóżkiem. No dobra, no to straszysz ludzi, straszysz dawców imion, ale mam nadzieję, że robisz na tyle jednak z pewnym wyczuciem, że to brane jest raczej za twoje głupawe żarty, bardziej niż jak faktycznie coś poważnego. Czasami może masz tak wrażenie, że niektórzy, szczególnie ci starsi domownicy rodu Byrajlach, nieważne czy to służba, czy przedstawiciele kuzyni Jakusa, masz wrażenie, że czasami patrzą na ciebie takim dziwnym spojrzeniem, prawdopodobnie jakby się zastanawiali, czy z tobą jest na pewno wszystko w porządku, czy nie przypadkiem nie wiem, to zamknięcie pod ziemią i to, że jesteś gdzieś tam z dala od większych zbiorników wodnych, od dala od wężowej rzeki, z dala od tej wody takiej bieżącej i niebieskiego nieba nad głową, że być może to źle wpływa na skrangi, ale pewnie tak, oni tak będzie sobie tłumaczył, że ja pewnie tutaj odbijam od tego przebywania pod ziemią, no cóż, trudno, przeżyjemy to jakoś, niech się tutaj chłopaczyna bawi te swoje dziwne zagrania, dopóki nie robisz nikomu krzywdy, jest to w miarę tolerowane, być może ktoś by ci zwrócił uwagę, gdyby tylko mieli czas, ale przez te dwa dni po prostu czasu na to nie ma. Te dwa dni minęły pod znakiem takiej krzątaniny, która im bliżej było tego dnia balu, tym stawała się coraz bardziej nerwowa, coraz bardziej widać było pośpiech, tak jakby ciągle ktoś uważał, że jest ciągle zrobione za mało tutaj przy tym balu, że ciągle to nie jest gotowe, a przecież na waszych oczach z dnia na dzień, z godziny na godzinę widzieliście coraz więcej tych ozdób, coraz bardziej jak ta cała, tak samo ogród, ale też i rezydencja rodu Byrajlach po prostu była coraz czystsza, coraz bardziej odstawiona, wszędzie jakieś ozdoby. Po prostu rodzina Byrajlach robiła wszystko, żeby przygotować ten bal, jakby to był naprawdę iście królewski bal, jakby tutaj miał przybyć sam król Varulhus III ze swoją świtą. Ba, to miałoby wyglądać może tak, jakby sam król Varulhus III urządzał tutaj tą imprezę właśnie w siedzibie rodu Byrajlach, więc naprawdę było coś. Na kilka godzin, może 2-3 godziny przed oficjalnym rozpoczęciem balu przychodzi do was Jakus i właściwie bez ceregieli prosi was o to, żebyście z nim poszli. Idziecie z nim na górę, na piętro jego rezydencji, gdzie prowadzi was do swojego gabinetu. Zdejmuje z szyi, zawieszony na takim łańcuszku sporawy, żelazny klucz, kłada go w zamek, przekręca, słyszycie szczęknięcie zamka. Sama praca tego zamka mówi ci, Linzo, że ten zamek należy na pewno do takich solidniejszych i mocniejszych, że to jest taka konkretna produkcja, to nie jest jakiś tam byle jaki zameczek, który ma w byle jakich drzwiach, które dla większości złodziei nie stanowią żadnego problemu, to jest już poważniejsza rzecz, tutaj jest poważniejsze zabezpieczenie. W każdym razie drzwi się otwierają, Jakus naciska klamkę, wskazuje wam ręką i wprowadza was do swojego gabinetu. Jego gabinet oczywiście urządzony jest z niesamowitym przepychem, ale na tyle stonowanym, żeby nie popadać w jakąś taką kiczowatą przesadę. Oczywiście meble z rzeźbionego drewna, jest tu specjalne biurko,
jest tutaj stół alchemiczny, wszystko co, jakaś tam maszyneria, przy której można pracować, jakieś tam komoda, szafa, inne tego typu sprawy, jakieś tam ornamenty na ścianach, obrazy przedstawiające pewnie jakieś krasnoludy w dużej mierze, więc pewnie byłych, pewnie już nieżyjących członków rodu Byrailach. Ale Jakuza zamyka za sobą drzwi i mówi, chcę, żebyście mi pomogli przetrząsnąć ten gabinet, ponieważ dzisiaj będzie wielki dzień, Tutaj w trakcie całego tego przyjęcia będę chciał pokazać swoim kolegom z Królewskiego Cechu Perfumiarza, a także swoim przeciwnikom, moim wrogom, jak daleko już posunąłem się w swoich pracach, jak wielką przewagę zdobyłem nad nimi wszystkimi i pokazać swoją wyższość. Nie zrozumiecie tego, nawet nie proszę was, żebyście to zrozumieli, ale mam do was prośbę. Pomóżcie mi tutaj sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nie umieścił jakiegoś magicznego wytrychu, jakiejś rzeczy, która mogłaby sprawić, nie wiem, jakiejś pułapki, która miałaby się odpalić. Podsłuch? Bardzo możliwe, Linzo. Coś, co mogłoby zakłócić przebieg tutaj mojego spotkania z cechem perfumiarzy. Po prostu przetrząśnijmy gabinet razem, ja przygotuję tutaj wszystko tak jak ma być, a potem będę prosił któregoś z was, żeby stanął na straży przed moim gabinetem. Tak więc zabierajmy się do pracy. Więc teraz poproszę was o rzuciki na albo na czyste perception, jeśli nie macie awareness, czy tam świadomości, postrzegawczości, albo na spostrzegawczość, czy... No to fajnie, wyszło. Lepszy wynik przy tym. O panie, przy niższym. Tak, nie ma to jak mieć pecha. Nie no to kości. Jedna jedyneczka, no to jeszcze Linzo rzucaj. O, proszę, więc tak. Linzo chyba stał na linii do zobaczenia tego, co powinien zobaczyć we. Tak, stanął mi przed twarzą i był moimi oczami, tak jakby. Razem z Jakusem zaczęliście przetrząsać zakamarki pokoju, żeby przekonać się, że nie ma tutaj nic podłożonego, czego nie powinno być i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jesteście po dobrej godzinie takiej pracy, jesteście pewni, a Linzo, nawet jesteś wręcz niesamowicie przekonany o tym, że nie ma, że po prostu nie ma to nic, czego nie umieściłby w tym pokoju sam Jakus, bo co nie należałoby po prostu do wyposażenia tego pokoju, więc nie ma tutaj nic. Więc Jakus tylko pokazuje, że w tej szufladzie zamykanej, na specjalnej szufladzie zamykanej tutaj w tym biurku, przy którym pracuje, spoczywają jego notatki dotyczące właśnie tej substancji niepachnidła, nad którym pracuje. I teraz tak, któryś z was będzie musiał zostać tutaj niestety na straży, przez co nie będzie mógł uczestniczyć w balu. Rozejrzę się po was trzech. Pozostaje wam wybór, który z was to będzie. A tymczasem niestety musimy się udać i dopiąć wszystkie ostatnie sprawy. To mówiąc, wyprosił was z pokoju. Zamknął drzwi gabinetu na ten klucz, który sobie zawiesił z powrotem na szyi pod szatą. Który z was? Chyba, że dwóch nawet chce z was popilnować, ale myślę, że przynajmniej jeden będzie tutaj potrzebny na straży. Ja tak rozglądam się po moich tutaj towarzyszach. No. O, widzę! Ja mogę. No właśnie, chciałem zaproponować, bo nie obraź się, Linzo, ale z całej naszej trójki chyba ty budzisz takiej najwięcej konsternacji wśród ludzi, wśród dawców imion, którzy będą krążyć tutaj na uroczystości, a po tym, jakby to powiedzieć, w ogóle, zanim przejdę do tego, strasznie zdenerwowany jest. Myślicie, że to z jednej strony może mogło się wydawać, że ma jakieś podstawy do podejrzeń w końcu. My zostaliśmy napadnięci. Ale czy nie wydaje wam się, że trochę aż przesadza w swoim własnym domu? To potrzeba by było jakiegoś szpicla z zewnątrz, żebyśmy wylądowali tutaj z takim problemem, żeby wystawiać dodatkowe straże przy gabinecie. Znając z doświadczenia jego wesołą kompanię i
pomocników, to już jeden był taki, który sabotował całą tą wyprawę, więc wcale mu się nie dziwię. A to, że przewrażliwiony jest, to niestety wiem aż za dobrze, tylko zazwyczaj nie wtedy, kiedy trzeba. Aha, cudownie. Szpicli to tu na pewno jest pełno. No, ale przynajmniej nie wśród nas, więc co? Linzo? Ty chyba jesteś taki w miarę zwinny i dosyć byłbyś w stanie dobrze wypatrywać, czy nie ma tu nikogo. A tymczasem nasza dwójka może poszukałaby, czy nie ma tutaj, czy nie będzie kogoś nieprawidłowego na samym, na samej uroczystości. Jak ja coś... Nie wiem, że będzie, ale no, będzie mieć oko. Ja rozglądam się wokół. Czy przy tych drzwiach są jakieś wazy, czy coś takiego? Nie. Albo nie, mam inny plan. Słuchaj, Linzo. Jak chcesz, to ja mogę wazą schować się i w razie czego. Wazon wazonem, ale mi chodziło o jakiś taki alarm. Co byś powiedział, jakbyś coś głośnego? Może poprosił o trochę łyżek, widelców? Jakieś metalowe talerze? Jak widzisz kogoś, kto zaczyna się włamywać, to krzyczysz i napieprzesz tym tak, żeby wszyscy słyszeli. Ja tak wyciągam mój róg. Mógłbyś zadąć w to. Dasz radę w to zadąć? Na alarm? Mam rzucić kostkę i spróbować na siłę, czy w ogóle coś z tego wyjdzie? On może tak zadąć? To nie musi być, wiesz, ładny dźwięk. On po prostu ma takie... Zadąć może, nie? Głośne. Tak, to ja chcę mu tylko dać, żeby miał taki alarm, żeby... To ma być jedyny cel tego. To nie ma być żadnego dźwięku. Ja to mu pokazuję, jak ma ułożyć usta przy tym rogu, dmuchnąć. Ma być takie głośne. To nie ma brzmieć. Ale pytanie, czy moja postać jest silna w płucach, żeby tak zrobić? Znaczy to, jak chcesz zadąć, to możesz rzucić, nie wiem, na percepcję pewnie. Na percepcję? Albo na charyzmę, o, może. No spróbuj. Podaj mu róg, mówię. I teraz nabierasz powietrza w płuca, przykładasz usta do tego ustnika rogu i w powietrzu rozlega się takie gdzieś tam z jakiegoś głębi korytarza tam, co tam się dzieje do cholery? Gdzieś tam jakieś krzyki z korytarza nadbiegają jacyś służący. Co to za sygnały? Co tu się dzieje? Jesteśmy tutaj z głębi domu przyleciało dwóch też jakichś strażników ubranych w szaty rodu Brailach takie i... Ja na nich patrzę i mówię, dobrze, ogólnie słuchajcie, nasz tutaj pan przełożony jest trochę, wiecie, zaalarmowany, nie pachnidło może być, próbować być wykradzione, dlatego ustalamy takie sygnały, dobrze słyszalne. Jeśli usłyszycie dmienie wróg, to tak jak przybiegliście tutaj bardzo dobrze, być może będziecie musieli przybiec znowu. Przynajmniej tak twierdzi nasz szefuncio, bo tutaj podejrzewa, że mogą być próby kradzieży. Dlatego tutaj my będziemy mieć na oku, wy będziecie mieć na oku, jak co wysłuchujcie rogu albo krzyczącego. O Boże, zapomniałem, jak się lasa tych jaszczurek nazywa. Skrang. Jak? Skrang. Albo krzyczącego Skangę. I wtedy będziecie, być może odbierzecie to jako sygnał, że ktoś może kraść, więc jak coś, to proszę, bądźcie gotowi. Ja daję mu ten róg, mówię, trzymaj, będziesz tutaj czatował. I tuptam w inne strony. Gdzieś tam dalej sobie idę. Popatrzyli się tak dziwnie po sobie ci strażnicy, jak tak walnąłeś im tą przemowę, spojrzał tak jeden na drugiego. Rzucił wzrokiem, potem tak na ciebie, na Weya, na Linzo. Jak na mnie patrzą, to ja tak ładnie ustawiam się z profilu, żeby ładnie wyglądać. Coś jak na moim obrazku. I tak trochę jakby wzruszyli ramionami i wrócili na tam gdzieś stamtąd, skąd przyszli, nie? Kiwam głową. No strażnicy jak strażnicy, może nie pogadasz z nimi o literaturze i sztuce dawnego cesarstwa, ale... Zawsze przynajmniej przybiegną, jak będzie alarm. Dobre chłopaki. No to co? Chyba ja też muszę się wybrać, zanim będziemy mieli całą naszą uroczystość. Więc
będę się starał przed uroczystością jeszcze pójść, jeśli znajdę czas. Ile my mamy czasu do tej uroczystości? 2 godziny. To chcę jakiś tam prosty malunek na sobie zrobić, czy coś takiego. Spoko, no to rzuć mi na swój artisan skill. Jak będzie brzydki, to... Nie, nie jest aż tak brzydki. Jest całkiem taki spoko, nie? Więc tam robię jakiś... Ty, no 9 na 10 chyba. Nie ogarniam jeszcze do końca, jak te kości działają. Bez tego elektronicznego tutaj bym się zesrał, nie zagrał. Ale tutaj więc jakoś tam ładnie się maluje i wykorzystuje to. No i nakładam oczywiście moją togę i mój satynowy płaszcz, na który wydałem większość moich pieniędzy. I... Gdzieś tam chowam w połach tego, tej togi, no tak ze 2 sztylety, żeby mieć cokolwiek do obrony i ruszam. Okej, okay, a anyway, jak, tak jak tak wspomniałeś o tym malowaniu, to w sumie Wejby chętnie tak zagadał, że skoro już siebie tak artystycznie malujesz, to Wejby chętnie też skorzystał z twoich usług, tylko że niekoniecznie po to, żeby pięknie wyglądać, tylko żeby jeszcze bardziej wyglądać niezachęcająco do konwersacji dla wszystkich tutaj biesiadników i żeby jeszcze lepiej spełniać twoją rolę jako ochroniarza, więc chętnie jakieś takie... Ja mu, nie wiem, jakieś ropijące rany tak, narysuję takie, na palec. Takie cienie na oczy, w sensie takie wiesz, czarne na przykład oczodoły, takie wiesz, tak jakby dosłownie taki wiesz, kamuflaż. Tak, taki kamuflaż, jakby wręcz, żeby wiesz, stanąć w kącie, zaszyć się i ktoś popatrzy, to tylko żeby się wzdrygnął. No to ja tutaj staram się straszyć Wejem. Kurwa, najgorzej. Nie no, nie. To co ci wyszło, na pewno nie wyszło tak, jak sobie życzył tego Wej. Bardziej mimo wszystko twoje zmysł estetyki poszedł w kierunku czegoś bardziej przyjaznego, ale i tak wyszło tak, jakby Wei chciał z ciebie zrobić małą urodziwą elfkę, a nie elfa, no ale być może... Tak. Myślałem, że pójdzie na odwrót i zamiast o 2 na zrobienie z niego paskudy, wygląda pięknie i wszyscy chcą z nim rozmawiać. Prawdopodobnie jego widok będzie budził taką konsternację, że większość potencjalnych rozmówców będzie gubiła język w gębie, jak go zobaczy, więc... Czyli udało się! Zadanie pomyślnie zepsute. Tak, task failed complete. Tak, no właśnie. Tak, task failed successfully, no? Właśnie, o to mi chodziło. To ewentualnie jak już jestem wymalowany, to chętnie bym znalazł jakiś dobry punkt na tej sali, żebym mógł sobie tak w kącie zaszyć się i obserwować jak największą połać na wstępie, przynajmniej wchodzących na przykład ludzi, żeby mieć tak wszystkich na oku. No. Razem z Lindze na warcie też stanie Dwokumlin, który jakoś... Ale ja miałem taki pomysł, że no w sumie może ja też bym się tak umalował. Tylko nie wiem, oglądaliście Igrzyska Śmierci? No. No i jakbym umalował się jak ten facet z tą korą na ręce, że tak bym się umalował jak ściana. Jakby ktoś próbował drzwi otworzyć, wyskakuje Akuku i w ten mruk. Chwyta za klamkę, a tam nóż tego. Nie spodziewałeś się mnie z tej strony. Ewentualnie wiesz, tam wymaluj siebie całego jak drzwi, tam klamkę wiesz i później będzie konsternacja, jak ktoś złapie za klamkę. Tak, najlepiej. I tam pasuje. Kurde, szkoda, że on ma jakieś posągi na tym? To bym go mógł biało sieknąć i by ten taki marmurowy posąg udawał. No tylko musiałby cały czas statycznie stać, no ale dałoby się to było. Tutaj nie ma akurat. Kurde. Nie no, to walniemy jak o drzwi i ktoś otwiera, a ja to pytam, czy cały czas trzymał nóż i tyle. I potem się pytam, że tutaj wstęp jest zbroniony i czy już. Domyślaj, jak u sobie bardziej chodziło, żeby stać przy drzwiach po to, żeby ewentualnie odstraszać ewentualnych dawców imion. Nie no, wiesz, ale jak ktoś pomysł będzie próbował otworzyć. Ale przy okazji będzie wykrycie. Jakby się zamaskował. Ja go na razie próbuję pomalować. Rzuty. Kurde, średnio. Dodałeś jego łuską w paru miejscach odrobiny kolorytu bardziej, ale to na pewno nie zrobiło z niego kamuflującego malunku, raczej nawet taki, który bardziej podkreśla jego indywidualność, więc... Dobra. Czyli zrobił mi taki makijaż pojowy, tak? To nawet bardziej taki, bym powiedział, wieczorny. Klaunowaty? Dobra, to wyglądam jak klaun. No się zapatrzę, myślę, jesteś piękny. Może
Może cię nie zauważą, ale jeśli cię zauważą, to się zachwycą. Powiedzcie mi, czy są obrazy przy tych drzwiach? Nie, no, przy drzwiach nie ma, ale ogólnie na korytarzu w niektórych miejscach na ścianie wiszą jakieś obrazy. A mogę wciąć ramkę i udawać, czy z tym obrazem? Na tej ramie jest obraz, więc to co, musiałbyś trzymać obraz? Nie, no jakąś taką zwykłą ramkę, samą ramkę bez obrazu, co nie, chyba powinni mieć coś to takiego. To samych ramek to tutaj nie ma, no tutaj są, jeśli są, to z obrazami już. Dobra, trzeba było to zaplanować. Jak... Słuchajcie, my zanim... Jak następny raz wyjdziemy na miasto, to my kupujemy ramy od obrazów, naczynia, farby, jakiś marmurowy posąg, żeby móc go postawić i zanim się pomalować na biało i schować. Jakąś kompozycję, żeby tak, jak jakiś, nie wiem, tłum ludzi w posągach i żeby się wtopić w tłum. No właśnie, w sensie moja postać wygląda jak posąg. I chciałbyś urządzać na tym. No, o panie. Ty, ale taki obsydianin jak ja, to całkiem dobry asasyn byłby. Bo ja wyglądam jak taki posąg, więc stanąłbym w jakiś, wiesz, loży czy czym. Stoję. Wiesz, tam wypinam się, pozuję. Podchodzi jakiś frajer, ja go cyk nożem w kręgosłup. Tylko akurat ja nie umiem zadać nikomu obrażeń, bo umiem tylko rzucić nożem. Bo nawet jak ktoś podejdzie, to już się boję bić, więc... Porzucający posąg. Więc no. Teoria jest zajebista, ale w praktyce, no już tak średnio. Czyli jak zawsze. No właśnie, dobra. To ja jeszcze raz patrzę na tego, na Linzu z takim zadowoleniem, że no może się nie kamufluje, ale i tak wygląda ładnie. Patrzę na siebie, no kurwa, ja to wyglądam jak bóstwo, jak zawsze. I idę i będę starał się, jak ten obserwuje, jak Wej Troxa ogląda gdzieś z kąta, to ja chodzę przy tym naszym szefunciu. I gdzieś tam, wiesz, niedaleko i obok niego pięknie wyglądam, no, lśnie tym płaszczem i moimi kolorami, bo w sumie prawie idealnie się zrobiłem. W końcu odchodzi czas balu. Bal rozpoczyna się wczesnym wieczorem. Rezydencja skrzy się od przemyślnie ustawionych świateł, powielanych przez niezliczoną liczbę klejnotów. Salę balową przyozdobiono w bezcenne dzieła sztuki i świeże kwiaty. Pod sufitem krążą kolorowe ptaki i motyle. W powietrzu roznoszą się kunsztowne zapachy i dyskretna, cudowna muzyka. Stoły gną się pod ciężarem wyszukanych potraw, wirują bajecznie kolorowe stroje, pobrzmiewają rozmowy i śmiechy. Słowem, przyjęcie wyprawione przez Ruth Byrailach przyćmiewa absolutnie każdą fetę, w której mieliście okazję brać udział zarówno wystawnością, jak i smakiem. Jako jeden z pierwszych na bal przybywa Mistrz Gandawiel, wykwintnie ubrany, chłodny i uprzejmy. Aczkolwiek od samego początku z wejścia, pomimo twojej chłodnej uprzejmości, nie daje się porywać jakąś radosnej atmosferze tego miejsca. I Wei, który gdzieś tam raczej stronił od wdawania się w jakiekolwiek dłuższe pogaduchy i snuł się, przemykał bardziej pod ścianami tej sali balowej, zauważył, że Gandawiel przebywał na sali balowej, ale też, podobnie jak Wei, raczej starał się stronić od większych skupisk innych dawców imion i też raczej chyba wygląda takiego, co po prostu jest w tym miejscu i na tym przyjęciu z czystej, raczej czystej uprzejmości i dla zachowania jakichś tam pozorów. Być może po prostu, bo jakoś tam savoir-vivre możnych roalskich może tego wymagać, żeby po prostu bywać na takich imprezach nawet wtedy, kiedy nie utrzymuje się jakichś kontaktów towarzyskich z danym rodem. Nieco później na ów bal przybywa delegacja rodu Yureyven. Całkiem liczna. Yureyven, czyli ten ród, który skłócony jest z rodem Byrailach, ale należy też, jest jednym z wielkich z rodów Troalu. I całkiem liczna grupa z rodu Yureyven, z Selendą Yureyven na czele, która jest głową rodu, aktualną głową rodu, matroną tego rodu w aktualnych tutaj czasach w Troalu, również przybywają. I podobnie jak Gandawiel, raczej trzymają się w swoim towarzystwie, zachowują się uprzejmie, ale widać bardzo dużą rezerwę i takie powstrzymywanie się zapewne od tego, żeby nie sypać jakimiś kąśliwymi uwagami, żeby nie być nieuprzejmym czy złośliwym. Aczkolwiek z czasem, kiedy upływają minuty, kwadranse, godziny, kiedy impreza nieco się rozkręca, kiedy w żyłach popłynie nieco więcej alkoholu,
żołądkach wyląduje nieco więcej trawy ciepłej, to zaczynają się rozwiązywać języki. Podchmieleni tutaj uczestniczy tego balu zaczynają wdawać się w coraz żywsze rozmowy. No i również przedstawiciele rodu Yreven nie zachowują się inaczej, kiedy te wszystkie wymienione przeze mnie wcześniej rzeczy wpływają na ich samopoczucie i na samoświadomość tego, co się robi, to nawet oni wdają się w jakieś tam sprzeczki, zaczynają politykować. Ich rozmowy przede wszystkim podsycone są bardzo mocno tematami politycznymi. Jeżeli ty, Malachicie, oraz ty, Veju, gdzieś tam przemykając między tymi wszystkimi zgromadzonymi tutaj dawcami imion, przysłuchujecie się tym rozmowom, próbując wyłapać być może jakieś zapowiedź tego, czy będą tutaj jakieś kłopoty, no to na pewno do waszych uszu dociera to, że przedstawiciele rodu Yreven w swoich rozmowach bardzo politycznych przede wszystkim skupiają się na narzekaniu i na krytykowaniu aktualnej polityki króla Valurusa III oraz wszystkich tych rodów, które z królem, za królem są, z królem trzymają, w tym właśnie też rodu Byrailach. No i w takiej atmosferze z jednej strony wielkiej uczty, zabawy, beztroski i blichtru oraz luksusu upływają kolejne godziny, zbliża się północ, ale dla wprawnego oka widać, że to wszystko jest taką podszyte takim fałszem, podszyte taką obłudą, dwulicowością. Tobie, Weju, od tego całego fałszu, który tutaj się jest pośród tych gości tutaj zgromadzonych, pośród tych krzywych spojrzeń, ciętych uwag, wymienianych gdzieś tam szeptem pokątnie przez po niektórych, po prostu, że tak ujmę to kolokwialnie, flaki ci gdzieś w środku przewracają od tego, od tej całej obłudy, której jesteś świadkiem i sobie myślisz w duchu, że jeżeli tak wygląda wielka polityka, to ty jak najmniej chcesz mieć z nią w przyszłości wspólnego. Ale około północy, a ty, Linzo, do tej pory stoisz na tej swojej straży i słyszysz te śmiechy, słyszysz tą muzykę, gdzieś tam czasami docierają do ciebie te zapachy gdzieś z dołu. Od czasu do razu na jakiś czas patrol strażników rezydencji się przejdzie gdzieś tym korytarzem, brzęcząc swoją bronią i reprezentacyjnymi pancerzami, jakie mają aktualnie założone. Bardziej chyba takimi właśnie mającymi funkcje wizualne pełnić niż jakiejś faktycznej ochrony. Czujesz te, całą tą atmosferę z dołu, czujesz te zapachy, czujesz ten nastrój i ten, i miałbyś wielką ochotę tam pójść i nie najeść się, rzucić się do stołu, zażerać się tymi smakołykami, już wyobrażasz sobie, jakie tam muszą być pyszności, wyobrażasz sobie, jak to zalewasz swoje gardło jakimś wykwintnym trunkiem, a tu podjąłeś się tego zadania sterczenia na tej warcie, po prostu cholernie, ale to cholernie się nudzisz. Tuż przed północą na bal przybywa nie kto inny jak sam książę Neden. Ale towarzyszy mu dwóch innych dawców imion. Jeden to rudy jak marchewka krasnolud, którego mieliście okazję poznać na pokładzie Spiżowego Orła, ponieważ jest to Rasko Niesforny, kapitan tego okrętu, który oczywiście, kiedy Neden był na pokładzie, no to pełnił tylko funkcję dowódcy statku i być może był, że tak powiem, przyćmiony blaskiem swojego mocodawcy, natomiast zapewne na co dzień, kiedy lata gdzieś tam bez księcia swoim okrętem, zapewne jako kapitan ma dużo więcej do opowiedzenia oraz obok nich wszedł uśmiechnięty młody elf, przynajmniej wygląda na młodego, jak na elfa, który przedstawił się jako Ilmorian i się okazał być dowódcą całej floty troalskiej, czyli naprawdę wysoko postawioną szychą i nie był krasnoludem, był elfem, co nawet zdziwiło nawet ciebie, Weju, że krasnoludy nie... Mogłoby się zdawać, że krasnoludy są troszeczkę, może rasistowskie to za dużo powiedziane, ale takie troszeczkę zamknięte jako nacja na współpracę z innymi dawcami imion w charakterze, w jakichś tam kwestiach właśnie politycznych czy jakichś społecznych, a tu się okazuje, że przedstawiciele innych dawców imion mogą spokojnie w Królestwie Troalu sięgać po dosyć wysokie stanowiska i dosyć wysokie odpowiedzialności za różne rzeczy. Czym zresztą mów młody elf ubrany wykwintnie, ale aczkolwiek lekko tak podkreślająco to, że jest w jakiś tam sposób powiązany ze służbą wojskową, ponieważ był ubrany w galowy mundur, ale elementy tego munduru jak najbardziej podkreślały to, że jest to osoba powiązana z militariami. Książę Neden oczywiście
gdy tylko wyłowił was z tłumu, nie omieszkał do was podejść, do ciebie Malachicie i do ciebie Weju, mimo tego, że gdzieś tam Wej niespecjalnie był skory do wdawania się w jakieś pogaduchy, no ale księciu nie wypada odmawiać, no i zostaliście sobie przedstawieni razem z jego towarzyszami. Jakieś tam grzecznościowe rozmowy toczyły się, jak tam się impreza podoba, jak bal, jak tam się Jakus trzyma, czy wszystko w porządku. Jak na razie tutaj dwaj towarzysze księcia Nedena szybko zostali otoczeni wianuszkiem chyba swoich wielbicieli i wielbicielek, ponieważ dosyć szybko opuścili bezpośrednie towarzystwo księcia i gdzieś tam popłynęli razem z tłumem, który widocznie był żywo zainteresowany tym, co mają do powiedzenia i do pokazania, a obaj mężczyźni, jak widać, nie stronili od tego, żeby unikać, znaczy nie stronili od żeby ten, nie chcieli unikać kontaktów ze swoimi wielbicielami, wręcz przeciwnie, zanurzyli się w ten wielokolorowy tłum, dali się ponieść zabawie, włączając się do żywych dysput, włączając się do tańców i do innych rozrywek, którymi byliście tutaj świadkami. Mija jakaś godzina, może nawet niecała godzina od momentu przybycia księcia na imprezę, kiedy Jakus wskakuje na scenę, na której przygrywa zespół sproszony na ten event, na tą imprezę, w którym do tej pory przygrywał żywą, fantastyczną muzyką, przy której wielu dawców imion naprawdę dobrze się bawiło. Przerywa te radosne tany i używając prawdopodobnie jakichś magicznych urządzeń wzmacniających głos, czy też artefaktów, które wpływają na donośność głosu, poprosił o ciszę. Zadzwonił tam w jakiś dzwoneczek, który tam mieli ci grajkowie. Poprosił o ciszę i przemówił. Szanowni Państwo, wielcy, wspaniali dawcy imion, którzy tutaj się zgromadziliście, żeby cieszyć się, radować, biesiadować razem ze mną, chcąc uczcić mój powrót oraz postępy w moich pracach nad niepachnidłem. Mam nadzieję, przez ten czas, który minął od waszego przybycia, dobrze się bawiliście. Mam nadzieję, że jadło wam smakowało. Mam nadzieję, że muzyka skocznie wam przygrywa. Że tutaj współbiesiadnicy też okazali się być dobrymi kompanami przy biesiadzie. Natomiast w tej chwili chciałbym prosić wszystkich członków Towarzystwa Perfumiarzy. Tak podniósł głowę i tak się rozgląda po tym tłumie. Zauważyliście, że gdzieś tam Gandawiel, który gdzieś tam szwendał się bardziej boczkiem, bardziej zbliża się w kierunku, teraz gdzieś tam przemieszcza się w tym tłumie między dawcami imion, zbliża się w kierunku Jakusa. Chciałbym prosić wszystkich swoich kolegów w cechu perfumiarzy, żeby zebrali się tutaj ze mną, a potem chciałbym zaprosić was do swojego gabinetu, ponieważ muszę wam coś pokazać. Obiecałem też, że pochwalę się swoimi osiągnięciami i to jest ten moment, tutaj jest ten czas, to jest kulminacja tego, nad czym pracowałem od długiego czasu, więc proszę za mną, muzyka, proszę, może grać z powrotem, życzę udanej zabawy, a tymczasem Jakus w towarzystwie wielobarwnej grupy mistrzów, zapachów, do której należą, tak jak mówiłem, przedstawiciele różnych las, był tam elf Gandawiel, był tam jakiś skrank, krasnoludy, ludzie, orkowie, jakiś troll. Była wielobarwna grupa, idą w kierunku schodów na piętro, gdzie znajduje się gabinet mistrza oraz gdzie Warte sprawuje Linzo, Kamea oraz Malachicie oraz Weju. Zostajecie w sali balowej, czy udajecie się razem z Jakusem? No ja jak najchętniej bym się zabrał z tej sali, jeśli tylko jest taka możliwość, więc z Jakusem jak najbardziej. Ja na chwilę chciałem tak rozejrzeć się, czy coś jakby się zmieniło, czy na przykład ktoś... Chciałem na początku zobaczyć, czy jakoś się zmieniło, czy nie wiem, na przykład ktoś zaczął się w tłumie przeciskać, żeby, nie wiem, pogadać nagle z kimś i tak dalej, że tak... No ja... wiesz co, to nawet bez rzucania ci powiem, że widzisz, że po tej przemowie spora część przedstawicieli rodu Yureyven, czyli tego rodu wrogiego, tak jakby rodowi Byrailach, niesprzyjającemu, tam zgromadziła się wokół Selendy Yureyven, czyli tej matrony, krasnoludzkiej matrony tego rodu i tam
coś żywo rozprawiają i też rzucają spojrzenia w kierunku schodów i tej grupki mistrzów zapachów, z którą Jakus właśnie wdrapuje się na pierwsze stopnie. Więc chcę na chwilę podejść do Veya. Widzisz, jak Vey tam się też za tą grupą właśnie mistrzów zapachów tam próbuje. Więc ja w tym momencie też, bo ja jakby chodziłem cały czas z tym mistrzem naszym, więc ja tylko przychodzę na chwilę do Veya, dziękam go tak łokciem, mówię, pilnuj szefa, zobaczymy, ja zobaczę, czy Jurej Veni niczego nie kombinują. I chcę podejść w stronę Jurej Venów, kiedy cały ten tłum uda się w drugą stronę. I pod pretekstem udania się, nie wiem, po jakieś wino, czy nie wiem, łakocie, które są w jakimś stole, także położonym tak, żebym musiał przejść obok nich, to chcę przejść się jakby obok nich i spróbować podsłuchać, o czym gadają. Dobra, przepychasz się przez ten wielobarwny tłum w kierunku grupki tych Jurej Venów. I to akurat tak się składa, że jakiś tam stół z jakimiś smakołykami gdzieś jest daleko tej grupki, więc spokojnie możesz tam przystanąć, tam są poruszenie, ktoś podchodzi, coś bierze, nakłada sobie na talerzyki, ktoś tam sobie nalewa jakieś trunków. Widzisz, jak ci z Jurej Venów sobie zgadają, dochodzą tylko do ciebie takie głosy. Widziałaś tego Batafiana, jak on się tam wywyższa nad tymi wszystkimi? Widziałaś, jaki dumny, jak nos do góry zadzieram? Mam nadzieję, że ta cała jego robota pójdzie na marne, że to jego niepachnidło okaże się jedną wielką klęską. Tfu, przeklęci Byrajlachowie, przeklęty ród. I w ogóle, jak ktoś taki mógł dojść tak wysoko w tym cechu perfumiarzy, to po prostu niespotykane, że ta gnida i tam po prostu, widzicie, jak oni się tam, niektórzy chyba są już tacy bardziej podchmieleni i tylko tam taki, wiesz, ciąg wyzwisk, epitetów i ogólnie nieprzychylnych uwag w kierunku Jakusa, rodu Byrajlach, no i później też króla Valurusa III. No ogólnie, jak widać, ród Jureyven absolutnie nie jest przyjaźnie nastawiony do Byrajlach. Natomiast nie wyłowiłeś z tego jakoś nic takiego konkretnego, co by sprawiało, że wiesz, że tutaj ktoś coś planuje, że nie wiem, chodźmy za nimi, coś tam zaciukajmy ich sztyletami, czy cokolwiek niego. Ja raczej po prostu życzę mu jak najgorzej, ale na ten moment nie ma w tym nic, co by się bardziej poza słowne jakieś wyżywanie się po prostu dalej ciągnęło, nie? Okej, wracamy do... Więc sobie dojadam ciasto jakieś, wypijam kieliszek wina, chwalę jak tutaj. Oczywiście nasz ród, że nigdy takich pyszności nie jadłem. Na pewno zapyziali antymonarchiści nie byliby w stanie zrobić czegoś tak godnego królewskiego stołu. Jakiś i tam... mówię to tak dosyć głośno i idę w stronę tam, gdzie poszedł cały ten cech perfumiarza. Gdzieś tam akurat jakiś krasnolud chyba z monarchistów właśnie, który też stał obok ciebie i też sobie tam jadł jakieś ciastko, po prostu na twoje uwagi rzucił kątem oka w kierunku grupki Jurej Venów i widziałeś, jak po prostu zaczął się dławić praktycznie ze śmiechu, że mało nie wypluł, nie parsnął, wiesz, takimi bryzgiem takiego przerzutego ciasta naokoło. I ty musiał bardzo się powstrzymywać, popatrzył się na ciebie takimi oczami roześmianymi, pokręcił tam głową tak jakby z uznaniem z jednej strony i stwierdził, że chyba pójdzie sobie dalej, bo nie zdzierży więcej takich uwag, żeby to przyjąć z godnością, jaką by należało tutaj spożywać ten posiłek. Ale też zauważyłeś, że w twoją stronę poleciały takie mordercze spojrzenia, co po niektórych, którzy chyba usłyszeli te uwagi, ale zostałeś tylko obrzucony takimi wrogimi spojrzeniami. Ktoś chyba nawet rzucił pod uwagę jakieś tam uwagi, coś pewnie odnośnie Obsydian, ale do końca nie usłyszałeś, bo były zbyt, że tak powiem, rzucone pod nosem. W każdym razie, no, stoisz tam przy tym stole, jedząc o swoje ciastko i obserwujesz kurwienie, jakie to po niektórych Jurej Venów tam ogarnęło, kiedy usłyszeli twoje słowa. Linzo, od strony schodów słyszysz jakieś hałasy, podniesione głosy, śmiechy, wymienianie się jakimiś uwagami. I po chwili widzisz, jak po schodach wspina się Jakus w wyśmienitym humorze, uśmiechnięty od ucha do ucha, rozprawiając z jakimiś tam innymi ubranymi w długie
kolorowe szaty dawcami imion i ta grupka, spiąwszy się po schodach z tyłu, tam widzisz za nimi wolno wspinającego się Weya, który tak troszeczkę trzyma się z dala, tak jakby nie chciał na siebie zwracać większej uwagi. Cała ta grupka zbliża się do gabinetu. Jakus podchodzi do ciebie, klepie cię w ramię, tak w okolicach łokcia, gdzie może sięgnąć, jakby w geście takim, że takim podziękowania, że dobra robota, przyjacielu. Tutaj stałeś na straży. Masz nadzieję w duchu, że to już koniec właśnie twojej warty, bo już ci kiszki marsza grają, a ty byś chętnie coś tam zbiegł tam na dół na tą salę balową i rzucił się gdzieś do jakichś stołów ucztować razem z innymi, bo jesteś przekonany, że przez to, że zgodziłeś się na tą wartę, mija cię naprawdę wyśmienita zabawa. No i Jakus mija ciebie, no i wyciąga spod koszuli ten klucz żelazny, staje przed drzwiami, wkłada w zamek, przekręca, słychać szczęk, popycha te drzwi i staje oniemiały. Zaglądasz, rzucasz okiem tam za nim, dlaczego jest taki zaskoczony i widzisz, ty też wejął tam za pleców tych mistrzów zapachów różnych, widzisz, że szuflada biurka mistrza leży na ziemi, wybebeszona, a notatki perfumiarza zniknęły. Linzo, po twarzy Jakusa spływają dwie łzy. Zapadła taka po prostu totalna cisza. Przez dłuższą chwilę nikt nic nie mówi. Po czym, jak na jeden jakiś niewidzialny sygnał, wszyscy mistrzowie zapachów, łącznie z Jakusem, wpadają do gabinetu, zaczynają rozdymać swoje nozdrza, tak tego, i zaczynają obwąchiwać wszystko dookoła. Jakus tak otrząsnął się z tego szoku, który przeżył, po łzach, które gdzieś tam spłynęły mu w gęstą brodę, nie było już ani śladu. I tak potrząsnął głową, spojrzał na ciebie, spojrzał na Weya. Musiał wejść tajnym przejściem, pewnie znał rozkład domu, nie może być daleko. Szukajcie go na wszystkie pasje! Syczy, po czym wpada do gabinetu i razem z kolegami dopada do ambaratury. Gandaviel, który wszedł na końcu i który wydawał się być najspokojniejszym z nich wszystkich, zamyka przed nosem wam drzwi do gabinetu. Tylko spogląda na was takim spojrzeniem informującym, tylko kręci głową, co miało chyba oznaczać, że nie powinniście teraz Jakusowi przeszkadzać. Co robicie? Ja bym pierwsze co, to... Kurde, bo właśnie tu raczej jest kilka wyjść z posiadłości. Jeśli ktoś znał tajne przejście, to jest bez sensu biegać, dajmy na to, czekać przy głównym wejściu. Przyszło ci do głowy, że wypadałoby kogoś poinformować o zaistniałej sytuacji. Strażników. Strażników, ale przecież jeszcze przypomniało ci się, że jest jeszcze Berecja Byrailach, czyli właściwie starsza kuzynka, ta starsza krasnoludzica, czy tym krasnoludzka kobieta, która witała Jakusa, kiedy wrócił razem z wami z tej swojej podróży, i że ona właściwie jest takim obok Jakusa, jakby zarządza całą tą rezydencją, więc zasadniczo chyba do niej wypadałoby się udać, nie? No to pewnie tak, jeśli mi tak przyszło do głowy, to pewnie tak zrobię. No tam gdzieś na pewno w sali balowej na pewno zabawia gości jako pani domu, nie? No to długa tam, no jak najszybciej, żeby poinformować, co się dzieje. Ona już tam będzie sobie jakoś działać też. Docierasz do Berecji w Railach i na ucho rzucasz jej dosyć zwięzły sposób, co aktualnie zaszło. Berecja wytrzeszcza na ciebie zaskoczone oczy, ale nie podważa w żaden sposób informacji, które jej przekazałeś. Przywołuje do siebie kilku strażników, którzy gdzieś tam byli po drodze, i wydaje im jakieś polecenia. I niedługo potem zaczynają się dziać rzeczy, ponieważ nagle straż zaczyna zamykać wszystkie drzwi do sali balowej. Berecja przerywa grajkom bezceremonialnie gestem dłoni grę, jakieś tam granie kolejnego jakiegoś troalskiego szlagieru, i na to podwyższenie, na którym wcześniej stał Jakus i perorował na temat wizyty w gabinecie, wchodzi ona i donośnym głosem informuje, że szanowni państwo, szanowni goście, tutaj wszyscy zgromadzeni, niestety mam dla was przykrą wiadomość, musimy przerwać natychmiast tą całą biesiadę, ponieważ doszło do kradzieży. Mój kuzyn Jakus został bezczelnie okradziony w
ktoś skradł z notatki z jego gabinetu, wykorzystując tajne przejście, które się tam znajdowało. W tym momencie straż rodu Berailach zamyka wszystkie drzwi wejściowe prowadzące do rezydencji, jak i z rezydencji. Proszę o zachowanie spokoju, zrozumienie naszej sytuacji. Musimy jak najszybciej schwytać złodzieja i wyjaśnić całą tą sytuację. I nagle sobie takie, ale jak to? Co tu się dzieje? To jest bezczelność, tam krzyczy ktoś z tłumu. Jak to? Traktujecie nas jak złodziei? Wypraszam sobie! Ja się na to nie zgadzałem! Ja chcę stąd natychmiast chcę opuścić to miejsce! Seleno, musimy opuścić to miejsce! Tutaj ktoś rzucił do Seleny Yureyven, która podparła się pod boki i takim groźnym spojrzeniem gromi tą Berecję gdzieś tam spod drugiego końca sali. Zaczynały się podnosić głosy. Ale jak to? Nie możecie mnie tu przetrzymywać, ja mam ważne sprawy do załatwienia. Tłum zaczyna szemrać, zaczyna się podnosić coraz liczniejsze głosy, a Berecja jeszcze raz. Ja naprawdę apeluję o spokój i zrozumienie, to jest wyjątkowa sytuacja, coś czego nie planowaliśmy. Wszystko wyjaśnimy i będziecie mogli się spokojnie... Ale to jest bezprawne przetrzymywanie, my jesteśmy wolnymi obywatelami Troalu, nie zgadzamy się na to! Coś robicie w tym momencie, czy nie? Atmosfera z radosnej i biesiadniczej zaczyna się przeradzać coraz bardziej nerwową i taką burzową, bym powiedział. Jeśli chodzi o mnie, to ja bym chętnie, tylko pewnie mnie nie wpuszczą, ale do tego pomieszczenia swojego gabinetu, ale czy są jakieś... Tam się ci perfumiarze zamknęli na razie, więc... Tak, no właśnie to jest kwestia taka, no bo teoretycznie mógłbym użyć Mystic Pursuit, żeby jeśli by jakiś był, dajmy na to ślad, nie wiem, włos, jakieś kamienie, coś w tym stylu, to mógłbym teoretycznie próbować śledzić kierunek, gdzie znajduje się ten potencjalny złodziej. No ale jak tam nie jestem w stanie wejść, no to pewnie będzie ciężko, no chyba, że tam, nie wiem, zapukam i poproszę czy coś, no ale... Wątpię, żeby mnie wpuścili. A Malachicie, ty chcesz robić? I się dziwię, dlaczego mnie nie słuchają ludzie. Nie, chciałem użyć jednej umiejętności, ale już zobaczyłem, jaki to ma limit i na pewno nie mogę tego zrobić, bo tam na pewno jest więcej niż 20 osób. A tak, to zdecydowanie, tam jest pewnie ponad setka może, albo i więcej. Dobra, moment, konwersacja. Czy wiesz, jakbyś jakoś bardzo duży sukces wyrzucił, naprawdę duży, no to pewnie by coś tam się udało, nie? Ale... Na razie bym konwersacji spróbował, bo to mam na 3. Więc ja chcę tam stać ponad wszystkich i... Czy jakbym tutaj przemówił, to czy to zadziałałoby... A nie, to też jest tylko na jednej postaci, kurde... Dobra, to po prostu roleplayowo. Wstaję i mówię: Mości panowie, proszę o spokój. Nikt nie implikuje, że ktokolwiek z was jest złodziejem. Nie śmielibyśmy obywateli troalskich oskarżać o takie rzeczy, ale wszak jeśli wypuścimy 10 prawych obywateli bez zanim sytuacja się wyjaśni, być może na przykład złodziej okaże się być kimś tak małym, że zniknąłby w tłumie niepostrzeżenie, więc prosimy o chwilę cierpliwości, chociaż odrobinę czasu, żeby móc to powoli sprawdzić. To wyjdzie tylko na naszą korzyść. Wszak tworzenie niepachnidła to coś, co sprawiłoby, że całe nasze życie wszystkich mieszkańców Troalu będzie znacznie wygodniejsze. Więc chociaż... Odrobinę, tutaj zrozumienia, bardzo proszę. O coś, co w końcu będzie dla nas czymś prowadzącym do wspólnego dobra. Mam rzucić na konwersację? Rzuć proszę, a tam słyszysz głosy. A czemu on się odzywa? Kim ty w ogóle jesteś? Jakiś cudzoziemiec tutaj się wtrąca. Zabiją mnie. Jakiś cudzoziemiec się wtrąca, gdzieś tam wynoś się, nie będziesz tutaj... No właśnie, tak jak tutaj, patrzę na rzut, to chyba słyszę to od wszystkich, więc biorę kawałek czasu. Od dużej, wynoś się, nie będziesz tutaj prawym obywatelem Troalu mówił, co mają robić i w ogóle zajmij się tam jedzeniem ciasta, bo to ci dobrze wychodziło, tam się rzucił kąśliwie jakoś uwagę jeden chyba z Yureyvenów. W tym momencie obok Berecji, Berailach pojawia się na scenie książę Neden,
który podnosi ręce do góry w takim geście. A ja w międzyczasie biorę rzeczywiście to ciasto, żeby patrzeć, że ci wkurzę i myślę, o cholera, może to mój ostatni dzień, więc tutaj, więc biorę ciasto, biorę jakiś kielich wina i idę gdzieś tam w tłum się chować i zjeść w spokoju ciasto. Się pokazuje obok Beresi, Byrailach podnosi tak ręce uspokajająco do góry, pokazując swoim, proszę tutaj o uwagę, jestem, jakby ktoś nie wiedział, jestem książę Neden, syn króla Valurusa, ale raczej wszyscy mnie znacie, ja takie samo jestem tutaj gościem, tak samo jak wy. I tak samo jak Berecja uważam, że powinniśmy zachować spokój, powinniśmy podejść do tego rozsądnie, Jakub został okradziony, to jest ważna, jego praca jest bardzo ważna dla całego królestwa. Ja tu proszę o zachowanie spokoju, proszę się nie kłócić, proszę stosować się do poleceń, wszystko wyjaśnimy, wszystko zostanie w niedługim czasie wyjaśnione, drzwi zostaną otwarte, wszyscy będziecie mogli dalej się bawić albo pójść do swoich domów. Ja też bym chciał, żebyśmy się tutaj dobrze bawili, żebyśmy się tutaj dobrze czuli, ale wynikła niespodziewana sytuacja. Tutaj też moi towarzysze Rasko oraz Ilmorian przyłączą się do poszukiwań. Zachowajmy spokój, gdzieś tam jakieś pomruki słychać z głębi sali, to zwykle Jurejvenowie z niezadowoleniem coś tam komentują na temat tego, że jak on tam jakiś tam księciu nie będzie im tutaj rozkazywał. Towarzysze księcia Nedena od razu też tonurzyli się w tłumie, zaczynają tam przepychać się w kierunku wyjść, gdzie potem zamieniają jakieś uwagi ze strażnikami, faktycznie strażnicy ich wypuszczają na zewnątrz, żeby oni mogli te poszukiwania przeprowadzić. W tym samym czasie słychać jakieś głosy, ale to na pewno ci z Jurejvenów to zrobili. Jestem przekonany, że ta podła Selenda i jej ta banda chłystków, że to ich sprawka. Zamknij mordę, Byrailach. Co ty sobie wyobrażasz, że będziesz sobie moim nazwiskiem gębę wycierał? Ktoś rzucił z tłumu w kierunku, nie podskakuj, bo nie jesteś u siebie. Jakieś znowu uwagi i nagle widzicie, jak jacyś tam co młodsi przedstawiciele obydwu rodów zaczynają się niebezpiecznie do siebie zbliżać i zaczynają coraz głośniejszą pyskówkę urządzać. W końcu nagle gdzieś tam rzucają się na siebie i rozpoczyna się regularna bijatyka, do której wciąga się coraz większa liczba uczestników. Nagle słyszą te krzyki kobiet, pomocy, biją się, uspokójcie ich. Coś tam kobiety krzyczą, nie? Kobiety krzyczą, a ta Berecja krzyczy na spokojnie, proszę się uspokoić, wszyscy zostaną przeszukani i wtedy dopiero zostaną wypuszczeni. Proszę się nie bić. Rzuca na was takie spojrzenia, weźcie coś zróbcie, żeby oni się uspokoili, nie? No po prostu tutaj już coraz, wiesz, zaczynają latać jakieś kielichy w powietrzu, gdzieś kogoś ktoś oblał winem, ktoś komuś kogoś kopnął, ktoś inny gdzieś tam się tarza gdzieś po ziemi, okładają się pięściami, ty podły skuj taki, ty chuj, wiecie, tam zaczyna się po prostu ci wszyscy, którzy do tej pory wstrzymywali te swoje nerwy na wodze i tą skrytą nienawiść do siebie. W moją stronę poleciało. Tak. W moją stronę poleciały jakieś butelki czy coś? Nie, w twoją szatę przywalił i rozbryznął ci taką czerwoną plamą jakiś kielich z winem ktoś rzucił, ale nawet chwytam nie inny kielich i krzyczę. Szable do boju, lance w dłoń, Jurejvena, goń. I lecę do... I tak zachęcam do walki. Czy to liczy się jak emotional soundtrack, czy musi być dłuższe? Nie, no dawaj, rzucaj, nie? Ale to ty mówisz, że zagrzewasz do walki, zamiast uspokajać? Ja na razie jestem gdzie indziej. Kurwa! No to ci, wyszło ci całkiem nieźle i ten, ktoś podchwycił tę twoją coś tam, zaśpiewkę, szable w dłoń, lance w dłoń, Jurejvena tutaj goni, dyszem, i ja coś tam, krasnoludy z rodu Jurejven, z rodu Byrailach, rzucają się gdzieś tam na krasnoludów z rodu Jurejven, zaczynają się tam tarzać, rozwalać stoły, gdzieś tam ktoś komuś krzesłem przez plecy przywali, no po prostu zaczyna się robić jedna wielka bijatyka. Pytam dudy, jeśli leżą jakieś na scenie albo jakiś inny taki instrument i zaczynam nawalać soundtrack do tego. Tak, zaczynasz grać jakieś ty, 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 jakieś... Leci taki porządny soundtrack bitewny, taki, wiecie, do tawernianej bójki i mówię, wymyślcie coś, ja tu ich zajmę, nie wiem, przeszukujcie ich w trakcie i dalej gram. Część straży, książę Neden zakasał, chyba się zdenerwował, zakasał rękawy,
I wie, zaczął ten, wrzucił się tam po niektórych, podnosi ich tak za fraki do góry, zdziela z liścia albo coś i ustawia ich do pionu. Uspokoić się, kuj, tam lecą. Mówiłem spokój, nie? I gdzieś tam ten. Widzicie, jak tłum tam gdzieś też próbuje do drzwi wejściowych z sali balowej gdzieś też się przepychać, ale tam straż Byrajlachów jakoś dzielnie to odpiera i nie wiem, co jeszcze tam robicie, ale gdzieś tam jak ktoś jest bliżej tego wyjścia, to słyszy, że tam mocno dyskutują, ale ja żądam, ja chcę opuścić to miejsce, to jest po prostu niebezpiecznie, tu się dzieją straszne rzeczy, przepraszam pana najmocniej, przepraszam panią najmocniej, ale ja muszę najpierw panią przeszukać. Takie rozkazy od Berecji, nie? I tam, wiesz, jak ktoś chce wyjść, to musi być szukany. Łeju, co robisz? Trochę słyszysz mniej. Taki porządny, bitewny soundtrack na dudach. Wokół no. Ciebie lecą kufle i wszystko. Wiesz, właśnie ja trochę piję się z myślami, bo moje wewnętrzne pragnienia i wszystko podpowiada mi, żeby wyciągnąć łuk i zacząć strzelać do tych wszystkich krasnoludów, do każdego po kolei i jak najwięcej ich mordować. Tylko problem pojawia się taki, że pewnie... Że to byłby koniec kampanii, więc... No tak, że zaraz bym poszedł do więzienia i moja postać by zginęła, więc no, ewentualnie mógłbym się zapytać Berecji, czy mam pozwolenie na użycie broni w stosunku do agresywnych protestantów. Wiesz co, powiedziała ci... Powstrzymaj ich, żeby się nie pozabijali, ale nie robimy tak większej krzywdy. Musimy zapanować nad tym chaosem. Uspokoić się, proszę! I tam krzyczy, nie? Mogę zrobić. Tam krzyczy, wyrzuciła jakieś imię do jakiegoś strażnika. Weź, przyprowadź więcej straży, musimy tutaj zapanować nad tym chaosem, nie? Więc prawdopodobnie możesz użyć jakiejś tam siły, ale raczej nie, żeby nie zabijać, tylko nie wiem, ogłuszać albo wiesz. Okej. Okay. Weź nogę od stołu i bij. Kandelabrem, jeb. Kandelabrem! Czy po prostu nie... wiem, co zrobię. Pozbierać jakiś, wiesz, takich świeczników, jakichś takich różnych przedmiotów, takich typowo, co nadają się na konkretne na amunicje i po prostu może się wspiąć na jakiś, nie wiem, posąg, jakiś, nie wiem, podest, stół wyższy może wskoczyć, czy coś takiego, żeby mieć dobre pole do tego i po prostu do każdego z tej ciżby po prostu ciskać pełną parą, ile się da, żeby po prostu po głowach celować. Spoko, są tu, wiesz, jakieś wazy po zupach, takie od zbany z kwiatami, o takie rzeczy, jakieś, mówię, świeczniki są, więc jest tu bezproblemowo, nie? Nie wiem, czy to jest do końca o co chodzi dla naszego mocodawcy, ale ja się bawię świetnie. Znaczy ja powiem tak, no jeśli nie będzie miał kto protestować, to protesty ustaną, więc... A ty, Lizo, co robisz? Nikt nie może cię wykryć, jeśli wszyscy, którzy mają cię wykryć, nie żyją. To jest ten typ myślenia. Kradaniu się. Dobra. Lizo. No co, no siedzę i czekam. A, czekasz na rozwój sytuacji, nie? No. Walka rozgorzywa na dobre, tłuką się wszyscy prawie ze wszystkimi. W tym miejscu, gdzieś tam wskoczywszy na podest, gdzie grali muzycy i ciskając zdobycznymi różnymi rzeczami, możesz mi nawet rzucić na ten, na dexterity albo na broń miotalną, jak masz, nie wiem czy masz. Bo nie ma na miotalną, to pewnie inaczej z sesową. No rzucić na dexterity, zobaczę, że tam kogoś trafisz. Bardzo chętnie się wyżyję na krasnoludach. No, no powiedzmy, że gdzieś tam trafisz, słyszysz jęki bólu, kiedy wyrzucane przez ciebie improwizowane pociski trafiają. Nie patrzysz, czy trafiasz kogoś z rodu Byrajlach, czy z rodu Yureyven, czy jeszcze jakiegoś, czy z jakichś innych jeszcze rodów, przedstawicieli tutaj Tralu. Dla ciebie jest to bez różnicy. Nienawidzisz ich tak właściwie wszystkich jednakowo. I masz dzień na dzień, masz coraz bardziej dość tego miejsca, ale gdzieś tam posyłasz te bolesne pociski dookoła. Lizo siedzi gdzieś tam daleko jakiegoś stołu, pałaszując żarcie, nadrabia te stracone godziny, kiedy stał na warcie. Malachit gdzieś tam grzmi na dudach bojowe pieśni, rozkręcając to wszystko, a Berecja gdzieś z księciem Nedenem zdołali w międzyczasie skołować nieco większą, ściągnąć nieco większej strażników i służby z domu i po jakimś tam czasie, chociaż zajęło to dobrych kilkanaście do kilkudziesięciu minut, sytuacja została w miarę opanowana, ale sala belowa wygląda jak 7 nieszczęść. Porozbijane stoły, krzesła, dekoracje, no muzycy już dzisiaj nie pograją. Właściwie impreza skończyła się szybciej niż miała się skończyć. Porozbijane nosy, łuki brwiowe, krwawiące, gdzieniegdzie rany.
być może jakieś stłuczenia, może jakieś delikatne złamania, no niektórzy je jęczą i pojękują, kobiety siąpają nosami, gdzieś tam są dzieciaki, które były na tej imprezie, też gdzieś tam krzyczą i tulą się do swoich rodziców. No ale goście tak czy siak mogą opuścić salę balową oraz rezydencję, kiedy zostaną przeszukani. To zajmuje trochę czasu, ale niestety nie przynosi to żadnych rezultatów. Przy żadnym z gości nie znaleziono notatek Jakusa, Byra i Lacha. Nie schwytano tak złodzieja. Dwaj ludzie podwładni księcia Nedena, znaczy dwaj ci podwładni księcia Nedena, elf i krasnolud, wracają też bezpowrotnie i pomagają tylko tam ewentualnie przy co bardziej poturbowanych dawcach imion, żeby doprowadzić ich do jakiegoś porządku. Słychać tylko też złorzeczenia, obietnice, że my tego tak nie zostawimy, nie? I tam jakieś kierowane w kierunku Berecji, księcia Nedena, który z surową miną przygląda się wszystkim dookoła. No ale w końcu rezydencja rodu Byrailach pustoszeje z gości, zostaje tylko służba, domownicy oraz wy. Gdy ostatni goście opuścili rezydencję, drzwi do gabinetu Jakusa Byrailacha w końcu się otwierają i po kolei zaczynają opuszczać go perfumiarze z królewskiego cechu perfumiarzy. Wszyscy milczą, mają zasępione miny. Jakus staje w drzwiach, a każdy z nich, kiedy tylko wychodzi z gabinetu, podchodzi do Jakusa, ściska jego dłoń, klepie go po ramieniu, tak jakby chcieli mu dodawać otuchy. Na końcu znowu wychodzi Gandaviel, który do tej pory miał kamienną minę, ale w tej chwili z wyrazem współczucia na twarzy pochyla się nad Jakusem i też, klepiąc go po ramieniu, tak pocieszająco rzuca mu coś, jakąś uwagę do ucha. Później znowu przybiera swoją marsową minę, delikatnie skina wam głową na pożegnanie i wszyscy perfumiarze takim milczącym szeregiem udają się do wyjścia z rezydencji. Jakus macha w waszym kierunku ręką, przygląda się wam przez chwilę wzrokiem pełnym determinacji. Myślą, że mnie dostali. Są jednak w błędzie. Formułę odtworzę z pamięci. Ważne, żeby mnie nie ubiegli. Złodziej myśli pewnie, że nie zostawił śladów. Nie docenił nas. W tym gabinecie były najtęższe nosy Troalu. Najwięksi znawcy zapachów na świecie. Wyciąga w twoim kierunku, Weyu, niewielki flakonik. Mamy go! Woła dobitnie. Mamy go w tej butelce. Znaleźliśmy i uwięziliśmy jego zapach. Wystarczy teraz znaleźć kogoś, kto tak pachnie i odzyskać moje zapiski. To mówiąc, wciska flaszkę w swoją dłoń. Czas, bym zabrał się z wykonania niepachnidła, nim ktoś mnie ubiegnie. Wychwytajcie trop i znajdźcie złodzieja. Po tych słowach krasnolud opada ciężko na fotel i ze zdenerwowania traci przytomność. Tak patrzy mi się. O, Walder. Patrzę na resztę. Panowie? To nie brzmi dobrze. To nie brzmi, w sensie... Nie no, mamy ślad, ale... Cholera! Też nieprzytomnego krasnoluda może... Któryś z was byłby w stanie wyśledzić go po zapachu? Weju. Trzymasz, Weju, taką zaokrągloną buteleczkę zakorkowaną z takiego zielonkowego szkła. No i w środku widzisz, że jest jakiś tam płyn, nie? No jasne, jasne. W sumie dwie rzeczy chodzą mi po głowie, mianowicie pierwsza. Gdzie w tych wszystkich wydarzeniach był ten orkowy ochroniarz, Urrus? Wiesz co, Urrus ten, ja o nim nie wspominałem, ale Urrus był razem z Jakusem, tak. On cały czas, był nawet w gabinecie z tymi, z perfumiarzami, on po prostu... On nie opuszczał Jakusa na krok w tej chwili. Stoi... tak na swoim miejscu, jak cień zajmuje. W tej chwili, jak Jakus tam opadł nieprzytomny na fotel, to Urrus się przy nim pochyla i wiesz, tam sprawdza mu puls, klepie go po twarzy, próbując go ocucić. Kiedy to nie przynosi efektu, to ten bierze go na ręce po prostu i wychodzi z nim z gabinetu, nie? Jasne, a druga rzecz, czy w rezydencji mają jakąś, nie wiem,
farmę psów, jakieś, nie wiem, oprąnych i tak dalej, no, czy mają jakieś tutaj zwierzęta tego typu, czy raczej nie? Prawdopodobnie mają jakieś zwierzęta, pewnie też i pewnie jakieś psy, natomiast co ci chodzi po głowie, o tak? No, chodzi mi po głowie, że skoro zapach, to może być dobry do tego pies, jeśli chodzi o tropienie po zapachu, no bo myślę, że ma lepszy węch jak człowiek. Chociażby to był nie wiadomo jaki perfumiarz, to jednak pies ma znacznie lepszy węch, więc łatwiej by było wytropić kogoś takiego. Okej. Okay. No to jeżeli szukasz jakiegoś psa, to myślę, że tutaj znajdziesz, nie? Bo może nie tyle co obronne, co jakieś tam takie po prostu domowe psy, nie? W sumie, no to pewnie bym spróbował, czy może coś wyczuję, dajmy na to, po okolicznych tutaj, że po prostu jak podejdę do tego psa, to po prostu tam otworzyć ten flakonik, dać mu niuchnąć i czy jakoś zareaguje, czy... Sam nie niuchasz tego? No to sam bym też pewnie niuchnął, zanim bym to zrobił tak po drodze, bo to pewnie tak od razu sprawdzić, tam każdemu też spróbować, czy coś powie, no ale... To może najpierw zacznijmy od tego, czy coś to da. Jak niuchasz ten zapach i ktokolwiek go tam z was niucha, no to mogę wam powiedzieć, że zapach jest delikatnie słodki, kwiatowy i dyskretny. Nie narzuca się, nie jest taki, żeby narzucał się w nos tak intensywnie, ale też jest tak, ma taki bukiet, że nie pozwala na obojętność. Na pewno jest to ekskluzywny perfum, więc złodziej nie był jakimś pospolitym rabusiem, jest to pewne. No z tego co pamiętam... Kojarzy, czy na pewno jest to, na pewno wam też, na pewno wam to mówi, że na pewno nie był ani krasnoludem, ani orkiem, ani trolem, ponieważ te rasy używają dużo mocniejszych i wyrazistszych zapachów. No właśnie tak bodajże Gandabiel pachnął, jak pierwszy raz przychodził tutaj wcześniej, więc... No nie, ale to nie był zapach, którym by pachnął Gandabiel. No ale to by wskazywało już raczej na elfa, ewentualnie człowieka. Możecie też poczekać, aż Jakus oprzytomnieje i też może wam coś więcej powie na ten temat, nie? No. Czy ja wiem, czy jest sens? Z jednej strony niby tak, ale... To myślę, że możemy tego psa sprawdzić, czy coś... Póki tak, no tamten nieprzytomny, no to zamiast siedzieć bezczynnie, możemy próbować cokolwiek zrobić. No chyba, że macie jakieś inne pomysły, co możemy z tym zapachem zrobić. Chyba, że po ludziach chodzić i wąchać każdego po kolei, to też możemy. Odrobina dedukcji. Czy kojarzymy, wiemy jakich perfum używają, czy jest na przykład różnica między tym, co używają kobiety i mężczyźni? Oczywiście. I to jest bardziej taki... kobiecy zapach, delikatny, kwiatowy. Możliwe. Wiesz, nie jesteś perfumiarzem, więc ciężko ci to orzec, ale może jakbyś skonsultował to z jakimś, to by ci ten. Panowie, kwestia jest taka. Z jednej strony możemy czekać, aż tu nasz mocodawca oprzytomnieje i powróci już do takiego stanu, że sam odpowie nam na nasze pytania, ale z drugiej strony ktoś w tym momencie coraz bardziej wieje z... towarem, który jednak jest clue, do którego wszyscy dążymy i którego wszyscy szukamy. Więc nie wiem, czy jest sens marnować jakiejkolwiek sytuacji. Może zapytalibyśmy któregoś z perfumiarzy innych. W końcu no, on nie jest jedyny. Nie musimy od razu mówić, że to kwestia, jakby to powiedzieć, złodzieja Veju. Może ty, patrząc z naszej trójki, jakbym cię trochę, wiesz, odpicował bardziej, bo patrzę na to, że wygląda jak zawsze i mówię, powiedziałbyś, że ciekawi cię kto to, bo chociaż nie wiem, czy to głupi pomysł, bo na początku myślałem, że może tej perfumy podobnej ktoś używał? I na podstawie opisu? Nie wiem, mi troszkę nie pasuje tutaj to, że to tu chyba byli wszyscy perfumiarze w tym... Znaczy, wy nie znacie wszystkich, ale można podejrzewać, że byli wszyscy, nie? Tak mi się wydaje, no skoro taka wielka impreza i tak dalej, no to jest całkiem logiczne, żeby wszyscy raczej się pojawili, chociaż Gandabiel nawet był z grzeczności, to reszta może nie z grzeczności też by nawet była.
więc tu mi się wydaje, że raczej każdy już ten zapach z tej całej gromady kojarzy, więc jeśli to jest ktoś, kto by był sojusznikiem, to by mógł pomóc, jeśli ktoś, kto by to nie jest sojusznikiem, to by bardzo chętnie zmylił, a my nie wiemy, kto jest sojusznikiem, a kto nie, oprócz Gandaviera, więc to, a wiemy, że on na pewno nam nie pomoże, jeśli będzie tylko mógł nam przeszkodzić. No więc jedynym takim pewnym naszym mistrzem zapachów jest ten tutaj, co zemdlał, więc no myślę, że... Dlaczego to zawsze musi się tak wyglądać? No to jak? Co postanawiacie? Czekamy, aż ten się wybudzi, no ewentualnie ja bym dalej obstawał za tym, żeby chociażby dać jakiemukolwiek psu niuchnąć, a nuż coś złapie, jakiś trop. A Linza jakieś pomysły ma? Ciężka sytuacja, cholera. Jedyny człowiek, wiek, który mógłby nam pomóc, to leży. I jak tak patrzę, to nie za wiele innego robi. Znaczy, no tego, Jakusa wyniósł ten... Urrus, tak właśnie, wyniósł Urrus, więc pewnie gdzieś tam go ocucał prędzej czy później, więc to nie ma... Pewnie go zaniósł może do jego sypialni, żeby go położyć do łóżka czy coś takiego. Tutaj przeżył duży stres. Czy dalej jest otwarty ten gabinet jego? Tak, gabinet jest otwarty. No chciałbym tam wejść i ten bo mówił... Bo wy byliście w gabinecie, bo on wziął was do gabinetu i tam zemdlał, więc... Dobra, czyli my jesteśmy w gabinecie, bo nie wyszliśmy. Tak. Dobra. Mówili coś o sekretnych przejściach? Tak, nawet jest uchylone w tej chwili, po prostu za szafą jest. Szafa jest na takim ruchomym zawiasie i tak dalej, a potem w ścianie jest, po prostu są drzwi za szafą, której można przejść, gdzieś tam to przejście gdzieś prowadzi w głąb domu. No nie znacie rozkładu rezydencji poza tymi powszechnie znanymi pomieszczeniami, w których się przemieszczaliście, więc no nie wiecie, gdzie one mogą prowadzić to przejście. Okej, okay, no to ja bym się spróbował rozejrzeć, czy są właśnie jakieś takie ślady, nie wiem, włos leżący na ziemi. Właśnie głównie już w tym przejściu, bo w tym pokoju może być sporo i to może być różnych osób, ale w samym tym przejściu, tak nawet może trochę głębiej, żeby nie było to, wiesz, że ktoś tylko tam zaglądnął i wrócił, tylko tak, czy coś tam się znajdzie. Bardziej rzuć. Może jakieś ślady? Ślady Weju. Ja się nie znam, ale może akurat na przykład świeży ślad, jeśli nie zadeptany, to na przykład pozwoliłby nam określić wymiary, ciężar tej postaci? To zaraz też bym sprawdził, tylko mi po prostu jest potrzebne właśnie coś w stylu włosa. Niestety nic takiego tam nie znajdujesz. No to właśnie później bym się rozejrzał za jakimś, czy jest jakiś, nie wiem, odcisk buta na chociażby na kurzu, czy coś w tym stylu, żeby dało się jakby no chociażby rozmiar z tego wydedukować. Jest delikatny jakiś odcisk stopy bądź buta, ale jest on ledwo wyczuwalny, tak jakby ktoś albo umiejętnie się przemieszczał tym przejściem, albo nie wiem, używał magii ala magia złodziejska. Może Linzo by wiedział coś więcej na ten temat. A jak duże jest to przejście? Nie jest takie duże. No tutaj na przykład Malachit by się musiał już troszeczkę kulić sobie, żeby się zmieścić. Jest bardziej takie na krasnoludzko-ludzkie standardy jest bardziej przystosowane, że no nie dla takich wysokich i barczystych dawców imion jak obsydianie czy trolle. Czy nawet no ork może by się jeszcze zmieścił, ale też tak no musiałby uważać, nie? Natomiast taka swoboda przemieszczania się to tylko krasnoludy, elfy. Ewentualnie, chociaż elfy też dosyć wysokie są, więc ty się musisz tam kulić głowę, żeby nie przywalić sufit. Ale jakiś krasnolud, człowiek, skrank, być może byś, czy wieczniak też spokojnie, no, mógłbyś się tutaj przemieścić tym przejściem. Ono prowadzi gdzieś w głąb prezydencji, ale gdzie? Nie masz pojęcia, no musiałbyś przebić całą drogę, żeby wiedzieć, gdzie ono prowadzi. Dobra, to czyli biorąc pod uwagę całą tą sytuację, to teraz możemy zaczekać. Nasz ten się chyba przebudzi, nie mamy żadnych innych wskazówek. Chciałbym złapać może jeszcze kogoś z służby? Nie, to nie jest tego typu sekretne przejście. Musiał bardziej tą matronę, albo nie wiem, tego majordomusa ewentualnie. Może on by coś wiedział.
Przydałoby się zapytać rzeczywiście, dokąd prowadzą te tunele. Wtedy można by było pytać, dajmy na to strażników, którzy pilnowali tamtej okolicy, czy widzieli... Kto tamtędy przechodził, no. No. Kto tamtędy przechodził, cholera. Czemu to wszystko jest takie skomplikowane? Boże. No to ja bym pewnie... Ja wiem, że interesująca jest ta szybkość krótkich waszych ras, ale wymyślacie takie rzeczy. Gdzie wam się tak śpieszy? U nas... Chciałem powiedzieć intrygi, co wolno, u nas nie ma intryg. Boże. Aż przy takich sytuacjach smucę się, że bractwo opuściłem. Nic. Siadam ciężko. No to jak? Zapytajmy majordomusa może. No, idziemy do majordomusa. Zapytać się, gdzie prowadzi to przejście z tego gabinetu. Skąd to ma? Okazuje się, znaczy majordomus oczywiście był akurat na sali bolowej, pomagał przy sprzątaniu zniszczeń i tej demolki, jaka była też poniekąd waszym udziałem. Jak się okazało, był wielce zaskoczony tym, że w ogóle pytacie go o jakieś tajne przejście. Nie wiedział o nim, mimo tego, że od wielu, wielu lat prowadzi tutaj swoją pracę na rzecz domu. Ale odesłał was do Berecji, albo do Jakusa, albo do któregoś ze starszych członków rodu Byrailach. Uważając, że być może oni mogą wam odpowiedzieć na pytanie, dokąd to przejście prowadzi, nie? To do szefa. Zapytajmy Berecję. Berecja też z takim wyrazem zmęczenia poniekąd, ale też i w jakiejś takiego zmęczonej rezygnacji właściwie na twarzy nadzorowała też to sprzątanie, no i kiedy zapytaliście się o tajne przejście, no to ona odpowiedziała, że tak, owszem, istnieje takowe w gabinecie Jakusa oraz w kilku innych miejscach domu. Są to przejścia uczynione, które właściwie członkowie rodu Byrailach mogli używać w ramach na przykład ewakuowania się, gdyby się okazało, że ktoś chce tutaj dokonać jakiegoś napadu. No i one prowadzą pod rezydencję, a później do ogrodu i tam pod na końcu ogrodu jest studnia. Właściwie część tunelów jest sztucznie wytworzona, a później one prowadzą do naturalnej jaskini z jakimś tym ciekiem wodnym pod rezydencją i jest tam po prostu w ogrodzie wykuta taka studnia do tego cieku wodnego, sporadycznie już używana, bardziej taka, powiedzmy, w momencie teraz jako ozdoba w ogrodzie. I po prostu można, że tak powiem, wyjść przez studnię z tego w tym miejscu, ale też ta jaskinia ma kilka gdzie tam jest ten ciek wodny, ma też kilka innych odnóg. To są po prostu takie naturalne jaskinie znajdujące się pod troalem, sieć tuneli, więc ktoś, kto to może tam je zgłębiać, nawet wieloma dniami można tam błądzić i... Czyli nie ma szans, żebyśmy znaleźli jakoś łatwo kogoś, kto wyszedłby stamtąd, bo jest to skomplikowane i ma wiele wyjść. No, mógł wyjść przez tą studnię w ogrodzie, a mógł po prostu zniknąć w tych tunelach, nie? To nie jest tak, że to one są jakoś często uczęszczane przez kogokolwiek z rodu, to jest raczej tak używane, jak mówię, no w chwilach jakichś kryzysów czy coś takiego. Nieoficjalnie plotki głoszą, że powiedzmy, że jakieś bardziej takie półświatkowe organizacje ewentualnie mogą korzystać z sieci tuneli jako, nie wiem, przemytu jakichś rzeczy albo do przeprowadzenia ciemnych sprawek ogólnie, ale oficjalnie to jest taka tylko przypuszczenie, to nie jest jakaś konkretna informacja. To jeszcze, jeśli ewentualnie przy niej jesteśmy, to bym się zapytał, kto wiedział o tym przejściu. Bo ktoś ewidentnie użył go i znał, no to czy ma jakieś podejrzenia? No to wszyscy starsi członkowie rodu Byrailach, jest to wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ja, Jakus i tam jeszcze powiedziała parę imion ludzi, no, których też no, oczywiście tam znacie z widzenia, no bo byliście przedstawiani, czy to na tym pierwszym przyjęciu powitalnym, czy też po prostu w trakcie pobytu w rezydencji byliście okazję poznać domowników, jakichś tam wujków, stryjków, innych takich, którzy tu mieszkają.
kuzynów i kuzynki. Więc wiedziało o tym sporo, sporo osób, ale służba nie była wtajemniczana ogólnie. Okej. No to... Nie wiem, ewentualnie sprawdzić można okolice tej studni, czy są jakieś ślady. No i no w oczekiwaniu na to, aż tamten się obudzi w końcu. Dobra, to sprawdzimy tą okolicę studni, a potem wrócimy, będziemy czekać, aż tamten się przybudzi. Dobra, spoko. Oczywiście ktoś was tam zaprowadził, bo Berecja nie miała czasu, musiała doglądać tego sprzątania. Ale tam wysłała kogoś ze służby, żeby wam pokazał, w którym miejscu. Zresztą wy, jako że spędzałeś czas w ogrodzie, to mniej więcej powinieneś się orientować w jego rozkładzie, więc mniej więcej wiesz, gdzie ta studnia się znajduje. Ona faktycznie się znajduje tak dosyć w kącie, w rogu rezydencji, daleko od domu. Ale myślałeś, że to jest po prostu zwykła studnia, a jak się okazuje, można tam zagłębić się w jakieś tunele. Możecie rzucić na jakąś, nie wiem, tropienie, spostrzegawczość, cokolwiek. Mogę teoretycznie na jedno i drugie, ale... Wolę spostrzegawczość pewnie. A, szał. Spostrzegawczość, tak? Nie. Albo Dexa. Percepcja? Percepcja, sorry. Hej, 3. Nic wam tutaj nie wygląda, żeby tutaj jakoś ogród w tym miejscu był jakoś uczęszczany, czy śladów w trawie, czy cokolwiek takiego. Nic wam się nie rzuca w oczy. Kompletnie. Linza to pewnie wracamy na punkt wyjścia. No. Chyba, że nie wiem, chcemy zaglądać do tej studni, wskoczyć tam. Pewnie wolałbym aż tak się nie zapędzać, jeśli może nam, dajmy na to, poczekanie na niego i on coś powie i całkowicie przekreśli kilka tam potencjalnych ścieżek, nie? Więc oczywiście, jak chcecie, możecie próbować się spotykać z Jakusem. To nie jest już jakiś tam problem, żaden. Myślę, że to chyba jest najlepsza na razie opcja, nie wiem jak... Więc poprosi... Prosicie służbę, żeby was poinformowała, kiedy Jakus będzie mógł, będzie na siłach z wami rozmawiać. Długo jakoś specjalnie nie musieli się czekać, ponieważ oczywiście szybko nim się zaopiekował tutaj nadworny właściwie rezydujący jakiś tam uzdrowiciel domowy, który postawił go do funkcjonowania dosyć szybko, więc zostaliście zaproszeni. Oczywiście niedaleko łóżka, na którym leży, stoi milczący jego ochroniarz. Jakus leży na łóżku i oddycha ciężko, ale równomiernie. I oczywiście pyta się was, co was sprowadza, nie? Jak tam poszukiwania złodzieja? Poszukiwania słabo idą, bo no, nie jesteśmy psami tropiącymi, żeby po zapachu kogoś łatwo znaleźć. No więc czy ty możesz coś więcej o tym zapachu powiedzieć? No bo nam osobiście wiele on nie mówi. Nie znam tego zapachu, przynajmniej nie przypominam sobie, żeby to było dzieło któregoś z mistrzów, ale też to... Dawno nie byłem w Troalu, zresztą sam wiesz, Weju, że trochę czasu minęło, zanim do niego wróciłem. Ale wydaje mi się, że pozostali mistrzowie rozpoznawali ten zapach. Niestety, jako cech mistrzów perfumiarskich mamy swoje zasady, których staramy się nie łamać. A jedną z nich jest, że nie zdradzamy postronnym osobom ani sobie nawzajem, kto stworzył dany zapach, dopóki jego twórca nie zgodzi się do tego przyznać. Nawet jeżeli zapytacie się któregoś z mistrzów, który by wiedział, kto stworzył ten zapach, no to bez zgody twórcy, jeżeli nie traficie do twórcy bezpośrednio tego zapachu, no to wam nie udzielą tej informacji. To z góry wam mówię. Ja myślę, że za kradzieżą stoją albo Jurejvenowie, albo ten mój największy rywal, Gandaviel, ponieważ on nie potrafi stworzyć niepachnidła i pewnie po prostu chciał uniemożliwić mi stworzenie go przed nim. Na szczęście się przejedzie, ponieważ ja pamiętam formułę doskonale w swojej głowie. Złodziej musiał być albo zdrajcą, albo mieć doskonałe rozeznanie, jak i doskonale zaplanowaną całą tę operację, ponieważ znał tajemne przejście. Nie mówię, że ono jest super, że to jest wiedza super tajna, że wiem o tym tylko nielicznie, bo jednak sami widzieliście, rodzinę mam dosyć liczną i spora część tej rodziny wie o tych przejściach, natomiast nie uważam, żeby ktokolwiek z nich był jakimś tam zdrajcą. Możecie rozpytać na mieście. Myślę, że mistrzowie z cechu perfumiarskiego wam nie powiedzą, kto go stworzył, ale może na mieście inni kierują was na producenta albo na dystrybutora tego zapachu.
Cóż, tutaj w tym miejscu więcej wam nie mogę niestety pomóc. A, panowie. A do kogo ten zapach pasuje w ogóle? Czy to jest zapach męski, kobiecy? Jaka rasa najbardziej prawdopodobne by było, że używałaby? Wydaje mi się, że to jest to, albo wydaje mi się osobiście, że to jest zapach bardziej kobiecy, aczkolwiek ktoś, złodziej, mógł go użyć dla zmyłki i żeby odwrócić, więc złodziejem mogła być kobieta, a ewentualnie mógł to być ktoś, kto użył zapachu używanego przez kobiety po to, żeby odwrócić uwagę od siebie w ten sposób. Tutaj musimy brać pod uwagę różne rozwiązania. Na pewno był to ktoś, kto ma sam dostęp do drogich perfum, bo to nie była tania, to nie był tani zapach. Jestem wręcz pewien, że stwarzany na zamówienie. Albo mieć bardzo bogatego protektora, który zlecił mu tej osobie tą kradzież i przy okazji wyposażył w zapach. Albo po prostu podarował ten zapach, może w ramach zapłaty. No tutaj wersje zdarzeń są różne, jest ich tak wiele, a ja mam tyle na głowie. Musicie go znaleźć po to, żeby nie ubiegli mnie w produkcji niepachnidła. Trzeba uderzyć na rynek. No dobrze. Damy z ciebie wszystko chyba, żeby odnaleźć to, co będziemy mogli. No. Kłaniam mu się i mówię. No to niech mają nas w opiece. Niech pasje wam sprzyjają. Znajdźcie ich, zanim mi przeszkodzą. Teraz przepraszam, ale muszę odpocząć. No to tyle, co Jakus wam zdołał powiedzieć, że trzeba rozpytywać po prostu na mieście, ponieważ mistrzowie zapachów raczej nie udzielą wam takiej informacji, kto stworzył te perfumy. Tajemnica, jedna z niewielu rzeczy, którą, że tak powiem, uznają, to tajemnica zawodowa i dosyć pilnie strzegą swoich sekretów, ale może ktoś inny zdradzi. Jak znaleźć tego, kto ten zapach wykonał i dla kogo ewentualnie? A dokładnie to zapach jakiś intensywny jest? Czy konkretnie jakieś, nie wiem, fiołki czy coś w tym stylu? Znaczy, zapach jest lekko słodkawy, kwiatowy, ale delikatny, raczej taki subtelny. Dobra, i słuchajcie, ja mam jeden ten pomysł, taki bardzo bardowski, powiedziałbym. Czy moja postać mogłaby spróbować napisać piosenkę o tajemniczej osobie, którą spotkała pewnego wieczoru, która właśnie tak pachnie, i powiedzieć, że w chaosie i w pijaństwie nie zapamiętała twarzy, ale pamięta ten zapach i, nie wiem, pośpiewać o nim w tawernach, licząc, że a nuż ktoś zna kogoś, kto używa takiego perfumu i zechciałby rozwiać bolączki serca smutnego barda. Okej, ale to mógłbyś zrobić dopiero na następny dzień, no bo jest późna noc. No to tak, w sensie chcę wieczorem naciapać jakąś piosenkę i następnego dnia będę szukał. No teraz też ludzi raczej nie poznajduję, których będę pytał o perfumy. No ogólnie zdzielę tak, się tym. Poszukiwania możecie zacząć dopiero dnia następnego, kiedy market... Odpoczniemy. Odpoczniecie i market się otworzy normalnie, nie? Więc czy tam baza. Mhm. Żebyście mogli kogoś rozpytać zgodnie ze swoimi potrzebami i planami. To dobrze, no to udajecie się na odpoczynek, jak mnie mam. To co robicie następnego dnia? Ja tak, jak mówiłem, chcę zebrać, napisać jakąś inspirowaną, powiedzmy, tak jak w renesansowi poeci przetwarzali stare poetyckie pieśni rzymskie na jakieś nowe, to ja też ze względu na moją wiedzę o poetyce szukam jakiegoś takiego podobnego wiersza i trochę się nim inspirując, żeby był dobrej jakości, tworzę coś o tym delikatnym, kwiatowym zapachu, o nieznanym perfumie nieznajomej osoby, która wtedy zachwyciła mnie nim, i będę siedział w paru tawernach, grając i opowiadając smutną historię, jak
poczułem, że to wyjątkowa osoba, ale nigdy jej nie mogłem przyjrzeć i zobaczyć, a tak mocno tam mnie o to oddziałuje. Okej, zanim przejdziemy do rozwiązań mechanicznych, jeszcze bym chciał usłyszeć, co planują Wei i Linzo. No, ja osobiście myślałem nad tym, żeby skoczyć może, tak koniecznie może to aż czarny rynek, ale no do takich konkretnych dostawców, co wiedzą co i jak i po prostu... Znaczy na wielkim bazarze tam, były też stoiska, gdzie można było kupić różnego rodzaju zapachy, więc myślę, że rozpytywanie o to jest jak najbardziej... No i po prostu się dopytać, czy jest ktoś w stanie dostarczyć więcej tego, bo chciałbym na przykład powiedzmy kupić, nie? I trochę tak w tą stronę polecieć. No, dobra. A ty, Linzo, co byś chciał robić? A istnieje szansa, żebym tak, nie wiem, wkradał się na tworki szlacheckie i szukał podobnego zapachu, czy tak cię zbyt? To znaczy, no to by było dosyć ciężkie, ponieważ takie rzeczy są raczej dobrze strzeżone, no i ryzykujesz poważnymi konsekwencjami, jeżeli ci się nie uda. Więc ja ci bronił nie będę, ale musisz zważyć na to, że możesz sobie ściągnąć nie lada problemy na głowę, jak ci się nie uda. Dobra, to chyba pomogę szukać przy tych sklepikarzach. No dobrze, to pytając w takim razie, Malachicie, poproszę cię o rzut na... Jeżeli nie masz, masz poezję, czy coś takiego? Moment. Mam tak. Mam z wiedzy mam poezję. Mhm. To jest mój wiedzowy. Aha. Dobra, to... Nie wiem. Tego? To albo rzuć mi na poezję, albo rzuć mi na ten. Jeżeli ma być to odśpiewane w tawernach, to rzut na charyzmę, jeżeli nie masz żadnej umiejętności albo talentu. Występy, nie masz tam jakichś publicznych występów albo czegoś takiego? Moment, właśnie patrzę. Mam entertainera. O, no to możesz użyć entertainera ewentualnie. Jak działa ta charyzma? Znaczy, jeżeli rzucasz entertainera, no to klikasz po prostu entertainer, nie? Przemożesz, nie wiem, karmą dopalę, o, dobra. Nie. Właśnie chciałem karmą i nie wiedziałem, jak działa karma. To jest 4, tak, 4 że... stopnie tego, bonus karma step tam dodajesz do rzutu. Bo ile ja tych stepów mam? Bo ja chciałem z tym rzucić, ale nie wiedziałem, jak to działa. 4 stopień, bo to jest K6. Ogólnie wychodzi ci najpierw 8 te podstawowe, klikasz OK, wyskakuje ci okienko na karmę i tam wpisujesz 4. 4 tylko mogę? W sensie, no teraz chyba tak. Chyba jedną karmą możesz przerzucić. Dobra, lecimy. Kurwa, jakim cudem! 9! Jedynki. To jest... To jest niedorzeczne. Jak on śpiewa te piosenki, to ja mogę go wesprzeć w tym i rzucić, nie wiem, na wsparcie czy coś w tym stylu podobnego? A ty mówiłeś, że ty idziesz z tym, z Wejem, rozpytywać to... sklepikarzy, więc... Ciebie tam nie ma. No dobra, wyrzuciłeś 9. Teraz Weju i Linzo poproszę o rzuty na charyzmę, jeżeli rozmawiacie po prostu z ludźmi. Jak macie takie skille, jak jakaś konwersacja albo coś takiego, to... I masz to... Czekaj. Tutaj, bo u mnie jest tym kiepsko, naprawdę. Linzo coś miał chyba. Tak, i wykorzystywałem to podczas bitwy, jak wyzywałem tamtych ludzi. Coś było takiego, no. Możesz teraz użyć Kadziego języka. Skillach ma rozmowę, tak. Linzo ma rozmowę. Rozmowa. No to rzucaj na rozmowę, a ty mi rzuć na charyzmę po prostu, jak nie masz. A już, właśnie. I czwórkę to tam sobie karmę. Tutaj Linzo szósteczkę, Waitroxa siedemeczkę. No to z waszej trójki wam powiem, że tylko Malachitowi się udaje. Malachicie... Faktycznie dowiadujesz się, znaczy odśpiewałeś te swoje piosenki w kilku przybytkach, potem wdawałeś się w jakieś rozmowy z lokalsami, którzy tam przebywali i sobie tam uprzyjemniali dzień różnymi napitkami i rozmowami i w końcu doszedłeś do tego, że ten zapach czuć było od... Podobny zapach czuć było od dwóch osób. Jedna nazywa się Meretiel. Nie, Meritel, przepraszam. Meritel jest elfem, uczniem Gandaviela, mistrza cechu perfumiarskiego, a drugą osobą jest kupiec handlujący, jeden z wielu
handlujących w Tralu kupców zapachami, zwany Nainesem Wonnym. I podobny zapach właśnie można było wyczuć od jednego, jak i drugiego. Rozumiem, że później się tego dnia spotykacie ze sobą, żeby wymienić się ustalonymi informacjami. Niestety Wej razem z Lindzą nic nie ustalili. Ty dzielisz się z nimi tą informacją właśnie o tym, że napiszę na czacie. O tych dwóch dawcach imion, od których prawdopodobnie było kiedykolwiek czuć zapach, o którym wspominałeś w swoim dziele poetyckim. Dobra. Czy jak tak grałem, to ktoś mi jakiegoś grosza wrzuci? Z łaski dla złamanego serca artysty, czy? Jakiś tam grosz rzucił, ale zdążyłeś go spożytkować na jadło i napitki, więc wyszedłeś na Okej, rozumiem. Wiesz, tam trzeba było też komuś coś kolejkę postawić, żeby język sobie rozwiązał i te sprawy. No wiadomo, wydatki stałe. Kurde. Tak. Nie wiem, idziemy z tym tropem do Yakuza, żeby się podpytać, czy sami już chcemy to sprawdzać. To już jest kwestia, którą sami musicie ustalić. No to właśnie pytam się pozostałych. Poza tym jeszcze mogę wam powiedzieć, że oczywiście jak tylko opuściliście rezydencję Yakuza i udaliście się na miasto, to oczywiście nieodłącznie czuliście spojrzenia i śledzenie szpiegów, którzy nie odstępowali, można powiedzieć, was na krok. Ale standardowo trzymali się z daleka. No to właśnie pytam, czy idziemy z tym fantem, to co mamy teraz do Yakuza, żeby się podpytać, co on obstawia, co sprawdzić, nie wiem, czy sami sprawdzamy na własną rękę jedno i drugie. Dobra, w sumie idę za tym. A jak chyba pierwsza propozycja? Jeszcze raz, do kogo najpierw? No żeby, w sensie mi chodzi, żeby do Yakuza skoczyć, żeby się podpytać, a drugie, no że nie mówimy na razie nic, tylko sami sprawdzamy to. Mi o to chodziło, nie że do którego idziemy pierwszy. A, dobra. Nie usłyszałem. W sumie zapytajmy może go, może on kojarzy tego Nainesa Wonnego. No kojarzyć na pewno kojarzy, tylko właśnie czy jakieś zatarczki z nim miał, czy jakiś może przyjaciel jego wielki od serca, czy coś w tym stylu. No to idziemy o to zapytać. Czyli do Yakuza idziecie, tak? Tak, tak. No to wracacie do Yakuza i on tam oczywiście wysłuchuje waszych zdobytych przez was informacji. No i od niego dowiadujecie się, że Nainesz Wonny jest jednym z największych dystrybutorów perfum ogólnie w Troalu i ma układy, kontakty w sumie z wszystkimi mistrzami perfumerskimi cechu perfumiarzy, ponieważ jest jednym z tych takich głównych dystrybutorów, którzy bierze od nich perfumy i handluje nimi dalej, więc ma układy właściwie ze wszystkimi. Dowiedzieli się też od Yakuza, że jest to po prostu starszy mężczyzna, który mieszka tam głęboko, gdzieś tam w głębi Królestwa Troalu, w piętrowym domu, gdzie cały parter tego domu to jest wielki sklep i magazyn w jednym, a na piętrze mieszczą się jego mieszkanie i biuro, nie? Okej. No to teraz... Tutaj na pewno bym powiedział, że Nines jest człowiekiem interesu w dosłownym tego słowa znaczeniu, więc nie lubi, jak mu się zawraca cztery litery bez potrzeby. On we wszystkim widzi jakąś miejsce na zarobek. Więc jeżeli chcecie od niego wyciągnąć jakąś informację, to musicie wyłożyć odpowiednią sumkę. Ale no tak myśląc teraz logicznie, no to jak mamy z jednej strony uczennicę największego wroga, uczeń. Brzmi żeńsko, ale może być uczeń. Najmniejszy problem, ale mamy to i mamy bardzo wysoko postawionego gościa, który trzepie kasy jak lodu, ma układy z wszystkimi, to co jest bardziej prawdopodobne? Kto jest bardziej prawdopodobny, żeby chodził po tajnych przejściach i bawił się w podkradanie? No, jak dla mnie, no to by pewnie ten, jeśli to by chodziło o tego Nainesa, to raczej by wysłał swoich ludzi, a nie sam by się bawił w złodziejaszka. Równie dobrze złodziej mógł kupić gdzieś te perfumy, nie? No, jasne, mógł.
nie mówię, że nie, no ale jak z tych dwóch, no to na pewno jest bardziej prawdopodobne, że jeśli to ta osoba z tej dwójki, no to raczej ten uczeń, no. Tym bardziej, że wyjątkowo spokojny, wręcz zbyt spokojny był tamten jego wielki arcywróg tym wszystkim. To bardziej konkurent niż wróg, on tam nie... O to mi chodziło. Wrogiem to był raczej ten kalwan niebieskooki, który zasadził się na was pułapką w trakcie drogi, że mało was tam nie wybili ci orkowie. Gandawie jakoś oficjalnie poza skrywanym sarkazmem i niechęcią do Jakusa jakoś wrogich działań w stosunku do nikogo nie przejawiał, nie? Przy wróg otwarty jak ukryty, jak dla mnie. No więc nie wiem, czy chcemy iść zaczerpnąć języka u kogoś, kto raczej będzie wiedział, co się dzieje w okolicy i może mieć coś przydatnego, tylko oczywiście za opłatą, czy nie wiem. Będziemy prześladować uczniów mistrza zapachów. Jak się wam wydaje? Czy macie jakieś jeszcze inne propozycje? No. Chyba zmienimy się. Rzućmy na kostkę. Tak? Rzućmy na kostkę, żeby zdecydować. Pierwsza, nie wiem, D10, pierwsza opcja poniżej. Piątki? Pięć niżej, drugi. Druga 5 wyż. Znaczy 6 wyżej. 6 wyżej, dobra. To kto tu rzuca? Jedną rzucamy, czy? No jedną, no, bo jakby było więcej, to byłby problem. Dobra, to rzucę. Okej. Okay. Jeden, czyli opcja pierwsza. Czyli idziemy zaczerpnąć języka za opłatą. Dobrze, no to wedle wskazówek Jakusa udajecie się w głąb Królestwa Troal, rejony, w których jeszcze do tej pory nie byliście, ale są to nadal rejony, w których znajduje się wiele rezydencji możnych tego królestwa oraz możnych kupców. Trafiacie oczywiście bezproblemowo kierowani wskazówkami od spotkanych przechodniów pod kamienicę, w której mieszka coś a la kamienicę, w której mieszka Nines Wondy. Oczywiście z daleka widzicie szyld informujący, że właśnie tutaj Nines Wojny prowadzi swój interes. Faktycznie jest to okazała kamienica, gdzie za szyb tych witryn widać półki oraz jakieś tam składowiska skrzyń i innych, które informują, że znajduje się tu sporo towaru. Kiedy przekraczacie drzwi, no to taki dzwoneczek umieszczony przy drzwiach informuje o tym, że weszliście do środka. W środku znajduje się kilku dawców imion, którzy właśnie oglądają jakieś tam buteleczki z zapachami, rozmawiając z obsługą. Podchodzi do was młody krasnolud, ubrany w dobrej jakości ubranie, ale jakoś takie niezbyt z wyszytym tym monogramem podobnym do tego, jaki był na szyldzie, taki widocznie strój służbowy. Aczkolwiek z dobrej jakości materiału, ale nie przesadnie jakoś bogaty, który wita was z fachowym takim uśmiechem na twarzy i pyta się oczywiście, czy może w czym pomóc, z jakiego zapachu. Jest przeświadczony o tym, że szukacie, oczywiście przyjdziecie na zakupy i szukacie jakiegoś zapachu, więc od razu dopytuje się o zapach dla kogo, dla mężczyzny, dla kobiety, dla jakiej rasy. Co robicie? Lepiej opowiedzieć o tych perfumach, co szukamy? No chyba tak. Szukam się. Czemu mówię, żeby ten, może niuchnąć pierwsze, czy czuć od niego może, czy gdzieś w okolicy czuć coś takiego. Wiesz, tutaj akurat czuć tyle różnych zapachów z powodu tego, no to że tego jest to mnóstwo, więc no tutaj nie macie tak wprawnych nosów, żeby w ogóle, nie tutaj ta kakofonia zapachów, która się tu miesza, to właściwie przyprawia was o zawrót głowy, nie? Tutaj ciężko, tutaj coś było, nie wiem, jakby kawa istniała w tym świecie, to trzeba było co chwilę kawę niuchać, żeby sobie nos odzwyczaić od tych zapachów, więc tutaj ciężko powiedzieć, nie? No, na pewno jesteście pewni, że tutaj na dole, w tej przestrzeni sklepowo-magazynowej nie ma Ninesa, więc pewnie musielibyście prosić o nie wiem, o spotkanie z nim albo coś takiego. Najpierw, to jest jakby coś w stylu ekspedienta tutaj, tak? Tak, oczywiście. Dobra, no to najpierw bym może pokazał mu
ten wyrób i zapytał się, czy można tutaj nabyć ten zapach. Więc gdy podajesz tą buteleczkę z próbką zapachu stworzoną przez mistrzów perfumiarstwa, mającą odwzorowywać zapach złodzieja, młody ten ekspedient wącha to przez chwilę, zastanawia się. Ciekawy bukiet, bardzo takie dystyngowane, stylowe. Jestem pewien, że nie mamy czegoś takiego tak od ręki na sprzedaż, ale myślę, że szef mógłby dla państwa sprowadzić to na zamówienie. Aczkolwiek szczegółów udzieli on sam osobiście. Zapraszam ze mną, zaprowadzę was. Tutaj odwraca się i prowadzi was w głąb tego magazynu, sklepu. Idziecie na zaplecze, później schodami na górę. Trafiacie przed drzwi gabinetu, do którego ekspedient puka, później wchodzi. Wchodzi was ze sobą, informuje starszego, siwowłosego mężczyznę, człowieka, nienagannie, bardzo elegancko ubranego, z elegancko przestrzyżoną brodą, który ubrany jest w ciuchy na taką krasnoludzką, troalską modłę. Informuje was, informuje go o tym, że przyszliście w sprawie perfum na zamówienie, no i on tam każe wam się rozgościć, no i ekspedient wychodzi. Mężczyzna wstaje, wskazuje wam, oczywiście jest już dosyć wiekowy, myślę, że w okolicach 60 prawdopodobnie, tak na ludzkie lata. Ma siwe włosy, siwą brodę, ale ma takie bystre spojrzenie, mimo wszystko energiczną, chociaż brzuszek ma lekko zaokrąglony, ale ma dosyć energiczną ruchy. Widać, że jeszcze jest pełen energii mimo wieku. No i ma takie bystre spojrzenie człowieka, który zna się na interesach i który wyczuł jakiś tam interes, więc chcieliście zamówić perfumy na zamówienie, no to trafiliście w najlepsze miejsce, jakie mogliście sobie wyobrazić, bo jestem Nines Wonny. Ten przydomek nabyłem nie od tak, musiałem sobie na niego zapracować. Otóż jestem największym dystrybutorem perfum w Królestwie Troal. Nie ma, zapewniam państwa, nie ma ode mnie większego dystrybutora perfum. Jestem w stanie zdobyć praktycznie każde perfumy, jakie sobie tylko państwo zamarzycie. Współpracuję ze wszystkimi mistrzami cechów perfumiarskiego w Troalu i zapewniam, że każdy zapach wchodzi w grę, każdy zapach mogę dla państwa zdobyć, więc czym tutaj do mnie przychodzicie i tak zaciera ręce, czując, że będzie jakiś interesik do ubicia? Ja wynurzam się jako pierwszy i używam pierwszego wrażenia. Proszę cię bardzo. Więc proszę, niech 6, no takie, więc tak, uśmiechem. On się taksuje cię spojrzeniem. Tak, dla obsydian myślę, że też coś znajdziemy. Niecodzienni klienci, ale ja jestem specjalistą od niecodziennych klientów, więc proszę się nie obawiać. Myślę, że dobierzemy dla ciebie też odpowiedni zapach. A widzisz, wielu moich braci, jeśli chodzi o dobieranie zapachów, byłoby specyficzne. Obsydianie są spokojni, stabilni, wiesz dobrze o tym, ale ja akurat staram się, tak jak inni, badając i szukając tego, czym zajmują się, co cieszy, co rusza dawców imion. Mnie interesuje ta ulotność. Biorę tą fiolkę. Ulotność muzyki, krótkiego dźwięku, pojedynczego wieczoru. Jedną z tych ulotności jest ten zapach. Piękny, delikatny. Poczułem go gdzieś, nie wiem gdzie. Wyczuł go te... Zdaje mi się jakby znajomy i chciałem spróbować, czy może, że wie w tym zapachu, do kogo mogłoby to przemówić, gdyż do mnie ten zapach przemawia, do mojego artyzmu. Wziął od ciebie tą buteleczkę, odkorkował też, powąchał, zakorkował, oddał ci, tak oczy wniósł do góry, tak myśli nad czymś intensywnie, no faktycznie. No jakbym znał ten zapach, już gdzieś go kojarzę, ach tak, przypominam sobie. Oczywiście, jestem pewien, że znam odpowiedniego mistrza zapachów, który mógłby być tego producentem. Aczkolwiek, ile tego panoństwo potrzebują? Flakonik? Więcej? To jest spora ilość. Na początku flakonik tylko,
Może trochę większyć kamień. Nie. Może żeby więcej się rozwinęło, to żeby więcej, co nie? A nie, że tylko flakonik. Nie wiem, taki coś jak cpanek, co nie? Że niby na więcej chcemy. Już. A my się nie zapłacimy za to, mój przyjacielu. Ale nie dobrze. Musimy płacić, wystarczy, że powie, kto nam to da. Dobra. O jakimś takim niedużym. Niedużym, ale dzbanku? Jakby jeśli chodzi o pojemność, myśleliśmy. Dzbanku? No to macie duże potrzeby. No, mogę załatwić wam 5 flakoników. Myślę, że to by było odpowiednik jakiegoś małego dzbanka, aczkolwiek będę potrzebował dodatku, ponieważ są to perfumy wykonane na zamówienie. Muszę skontaktować się z odpowiednim mistrzem perfumiarskim. Myślę, że 10 sztuk złota dodatku, oczywiście za pokwitowaniem, będzie jak najbardziej na miejscu. Przelicznik jest taki, że 10 złota to jest 10 100 srebra. Co? 10 złota to jest chyba 100 srebra? Czy 10? 100 srebra. 100 chyba. A każdy srebrny to 10. Ja tak patrzę. Nie, czekaj, a gdzie to jest srebro w tej? A czy karcie? Ogólnie... Gold, silver, copper. A, silver, dobra, mam. 101 zł. To ile w sumie musimy mieć srebra? To? 100 bodajże. 100? No. Dobra, ja mam 180, to mogę dać 100 poświęcić. Ja tam 5 dych wrzucę i będzie po tyle. Moja postać chyba z tego, może nawet 7 dych zapłacić, bo chyba patrząc na to, kim jest moja postać, to ja będę z tego korzystał częściej. No okej, okay, czyli wykładacie, no dobrze, no to, to ja w takim razie skontaktuję się z odpowiednim mistrzem perfumiarskim i na pojutrze mogę wam sprowadzić. Dobra, to kto ile daje? Ja 70 srebra wyciągam, mówię. A z ciekawości, ktoś jeszcze używa tego podobnego zapachu może? To raczej nie przypominam sobie, żeby ktoś to u mnie zamawiał ostatnio, ale jeśli używa, to raczej pojedyncze osoby. Myślę, że to jest jakaś nowość. Nowość. Ale poznaje styl, oczywiście, więc... A kto to wytwarzał? No on tak... Upatrzył się na tą kupkę pieniążków, które przed nim położyliście na biurku. Patrzył się na was tak uważnie, popatrzył się na tą kupkę pieniążków. Ewidentnie sugerując spojrzeniem, że przydałoby się tu dorzucić troszkę monet. Dałem 70 co do kupy. Dałem 70, było 100. Czyli mam teraz, jak ja dałem 70, czekaj, to są kalkulacje, ja kalkulator wyciągnę. No to kalkulacje. Bo ja nie jestem orłem matematycznym, ja muszę policzyć, ile ja chcę wydać. Zapytę po prostu ile. Nie. Zanim on to chce zrobić, ja dołożę jeszcze, a chuj, co mi szkodzi. 85. Kolejne. 85 to kładasz? Kurwa, no. Ile to masz złota? Teraz 100 równo będę miał. Ale złota czy srebra? Srebra. Ja mówię w srebrze cały czas, bo mieliśmy 10 złota, czyli 100 srebra, czyli dałem 70 srebra, ty dałeś 30 srebra. No to jak dorzuciłeś te pieniążki, no to on tak zgarnął to wszystko, przeliczył, wrzucił sobie do szkatułki. No, więc widzicie, ten zapach produkowany jest przez Gandaviela, mistrza Gandaviela, ale tylko na zamówienie specjalnych klientów. Ostatnio wiem, że produkował coś podobnego na zlecenie Selendy Yureyven z rodu Yureyven. Natomiast ogólnie mogę też to, jak mówiłem, sprowadzić, ale muszę oczywiście skontaktować się z Gandavielem, więc najwcześniej pojutrze będę miał dla was odpowiedź, na kiedy mógłbym taką ilość, jakiej oczekujecie, sprowadzić. Dobrze, jak się nazywała ta Yureyven, która to była? Selenda. Gandaviel. Okej. Okay. Ej, pani Jelubi. To co, idziemy po tej tomi i mówimy o tej flakon? Raczej przepis? W sensie? Ale to... Wiecie, to jeszcze nic nie... Jeszcze nic niepewne, bo teraz mamy no, tak jakby teoretycznie dalej dwa tropy. To jeszcze to, że ktoś sobie zamówił perfumy, to jeszcze nic nie znaczy, nie? Tak. Ale już coś znaczy. Prawdę mówiąc, ja bym prędzej... Zaraz, tak się zastanowił Nainos. Ja chyba was kojarzę.
Czy wy nie jesteście przypadkiem tymi, co ochraniali Jakusa Byrajlacha? Tak. Nie jest Witym. Tak, jestem pewien, że jesteście tymi, co ochraniali Jakusa Byrajlacha. Powiedzcie, on podobno, doszły mnie słuchy, że podobno ukradli mu przepis na jego niepachlidło, to prawda? Gdzie tam, on w ogóle nawet tego nie stworzył. Ponoć... Gdzie nie stworzył? Metoda działa ponoć... tak, jest z nią tak obeznany, że tworzy ją z pamięci. Nawet gdyby zapodział mu się przepis, on by i tak po prostu usiadł i zrobił to od nowa, to dla niego żaden problem. Co jak co, ale jeśli chodzi o fanat, o zacięcie i uwielbienie tego, co on robi, nie mogę powiedzieć, żeby nie znał się na... nie był poświęcony i obeznany w swoim fachu. Rzadko widziałem muzyków, którzy z taką pasją mówili poematy o swoich ukochanych, jak on dzieli się w te... jaki płomień widać w jego oczach, kiedy on zajmuje się swoją pracą. Okej, okay. Ale właściwie po co wam te perfumy, jeżeli mogę wiedzieć? Podobały mi się. Przecież myślę, że Jakus mógłby wam spokojnie wyprodukować też coś równie wspaniałego, jak to, co wyszło. Ale czy... Nie chcesz... Ale czy to jest sprawiedliwe? Nie chcę, to możesz nam oddać. A czy to jest szczerze sprawiedliwe? Pytając, gdybym ja na przykład napisał poemat i ktoś inny stwierdził, że po co ma wynajmować mnie, żebym śpiewał mu mój poemat, kiedy może zerżnąć od kogoś moje pieśni i potem poprosić jakiegoś innego barda, żeby je śpiewał? O ile z jednej strony taka popularyzacja bywa szczodra, o tyle wyrazem szacunku, jeśli chce najlepszej jakości pieśni, czy tutaj perfumy, jest zapytanie i uszukanie źródeł u oryginalnego twórcy. Tu wszak nie tylko kwestia tego, jak to jest zrobione, ale też tej autentyczności, satysfakcji i serca, jakie daje się do swojego oryginalnego dzieła. Tak, założył sobie ręce na brzuchu, myśląc przez chwilę. Tak, to ciekawe. Przypominam ci, że jestem dwumetrowym obsydianinem, który wygląda jak posąg, chodzi w todze i lśniącym płaszczu z rogiem przy boku. Oczywiście. To brzmi bardziej legit przy nim, niż mogłoby brzmieć przy większości innych postaci. Bez wątpienia, natomiast chciałem powiedzieć, że Nines się tak zastanawia. To brzmi interesująco. Dawcy imion służący Jakusowi Byrajlachowi przychodzą do mnie kupić zapach wyprodukowany przez jego największego konkurenta. To nie wydaje się podejrzane w jakiś sposób. Nie wiem, co tak naprawdę, o co wam tak naprawdę chodzi. Oczywiście sprowadzę dla was te perfumy, ale pamiętajcie, że to jest tylko zaliczka, a one będą kosztowały trochę więcej. Natomiast muszę od razu powiedzieć, że jeżeli myślicie, że Gandaviel sprzedał, nie wiem, złodziejowi notatek Jakusa, jego swoje własne perfumy, no to musielibyście uważać go za idiotę. Ale to taka, to taka, powiedzmy, uwaga w ramach gratisu. Zwykle nie dzielę się swoją wiedzą zupełnie za darmo. Więc tak naprawdę, jeżeli szukasz... Jakie za darmo? Przecież o chuj hajsu. A, to zapłaciłeś za... Co będzie mówić, to wypruliśmy tu trzostu, że ja pierniczę, ale... Dobra. Ja za darmo. Za darmo się znalazł. Wywalam właśnie większość moich pieniędzy na zaliczkę, a ty do mnie za darmo mówi. Co to się w dupach powszewracało? Jestem grajkiem ulicznym, kurwa mać. W każdym razie, no, tak jak mówiłem, pojutrze mogę wam dać odpowiedź, na kiedy zdołam zorganizować taką ilość, jakiej oczekujecie tych perfum. Chyba, że nie chodziło wam o perfumy, w takim razie zapłaciliście za informacje. I takich informacji wam udzieliłem. Nie no, jak już mam informację i mogę dostać jeszcze perfumy, to po co miałbym brać samą informację, przyjacielu? Znaczy wiesz, to jeszcze byś musiał raczej dorzucić pewnie z 10 razy tyle za perfumy. Albo tam z 5. To za ile dni to będzie? Jak mówiłem, jutrze dam wam informację. Możecie dobrać... I zaliczka wynosiła ile procent dokładnie? Bo muszę wziąć ze sobą odpowiednią sakiewkę, gdyż
Zawsze ze względu na strach przed... wartości, przyjacielu, więc... Ile? 20%. Zapłaciłem. Tak. Kurwa. Dobra. Czy to jest warte? Spytaj się, ile według niego jest warte twoje ciało? Może będzie miał chrapkę na ciebie. Kurwa. To byłby taki bard move typowy, ale... Tak, a może w naturze podziałamy? Może wasz łość był już kiedyś z obsydianinem? Niesamowita przygoda. Nie. To tylko w żartach. Nie mówię tego. Co robicie? Chyba, że poprosić tego swojego, żeby ci dał trochę pieniążków. Tylko naszego pana. Zobaczymy. Co robicie? Czy idziecie jeszcze coś załatwiać? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio do Gandaviela? Wywołać z nim rozmowę, czy co robicie jeszcze? To jest zagwozdka, bo tu jest tyle możliwości, że aż za dużo. To rzucamy kostką znowu. No bo jest tak. Dobra, słuchaj, ze wszystkich możliwości to ja muszę zarobić na razie, tak patrzę, w portfel. I jeszcze 3 razy tyle, co mam, żeby zapłacić za te pieprzone perfumy. Zawsze mogłeś z nich zrezygnować. No. Jak coś, to zawsze mogę... perfumy. Nie będę. Mogę ci to włożyć. Mam 100 jeszcze jakąś taką wolną. Zawsze możesz nie przychodzić, nie? Po te perfumy i... Bardzo przepraszam, mam swoją godność. Za godność cię płaci. No, płaci. Więc tak. A już? Jak, idziemy do tego Gandaviela, czy idziemy do tej babki, czy może do Yakuza? Skaczemy i mówimy mu, że ten zapach to jest wyprodukowany przez twojego najlepszego przyjaciela. A powiedz mi, czy to jest ten typ, który kazałem mu ostatnio się rozbierać? Nie pamiętam, komu kazałeś się rozbierać. To jest wtedy, co on przyszedł na wizytę i ten? Tak. I mieli... powiedziałem, że buty ściągał, żeby ciuchy ściągał. To jest ten sam. Ten. No może do niego pójdziemy. Znowu będziesz mu się kazał rozbierać. Tak wchodzisz, rozbieraj się. No możemy, bo zawsze się możemy zapytać, a skąd twoje wyroby znalazły się u złodzieja receptury? A później wyskoczy nam, że ten grobowiec będzie naszym grobowcem. Lepiej jak wy zagadacie, koło ja się włamie. Okej, no to nie wiem, możemy próbować zagadywać tam, jeśli chcecie, to... Paruję od tej kampanii. Jeśli będę miał szczęście, jak wtedy, jak nas otoczyli i nagle ja zniknąłem i się pojawiłem tam za nimi, to możemy mieć farta i możemy też znaleźć, a przynajmniej sobie będziemy pieniądze na perfumy. Tak, podpieprzymy mu pieniądze, którymi zapłacimy, nie? Jak to plan stulecia? To co? Jak my to robimy, bo nie mamy z czego płacić. Z wizytą do Gandaviela? No to... najlepiej chyba dwójka pójdzie do wizyty Gandaviela, a po przynajmniej jeden pójdzie, a drugi zrobi rapan przy furtce, żeby strażnicy się ruszyli, co nie, że nie wiem, tam ktoś będzie chyba krzyczał: panie Gandavielu, przestań mi psuć i niszczyć rodzinę, coś w tym stylu, a drugi z nim będzie rozmawiał, a trzeci pójdzie poszukiwaniu jego posiadłości, która chyba będzie tak mniej strażników. Tak. O panie. Tylko kurde jest problem taki, że możemy kurde być złapani przez strażników, jak będziemy się napieprzać. Raz się żyje. Dosłownie raz się żyje. Tak, przekonałeś, nie? No, panowie. Ja to mogę się cię... porozbijać teoretycznie, nie wiem. Jeśli to coś da, to mogę trzeć mordę. A drugi jako part powie, że tamten jest prostak, nie rób śmiercieli, chyba lepiej z takiego szlachcica pracować niż u tamtego. No a ja przekradnę się i podjebię coś. Okej, okay, to dobra. Udajecie się w takim razie do rezydencji, też do takiej rezydencji połączonej też oczywiście z pracownią. Gandaviela nie jest tak okazała, może jak rezydencja
Jakusa Byrajlacha, ale na pewno jest okazalsza od tego, czym dysponował Nines Wonny. Ty znajdujesz się w innym też, w innej dzielnicy, zupełnie dzielnicy bardziej wielokulturowej. Dużo tutaj elfów mieszka, co dało się już zauważyć w trakcie drogi do ten. Trafiacie pod bramy wiodące do rezydencji, oczywiście strzeżone przez, jak się okazuje, elfich strażników. Zagadnięci od was, przez was o to, czy możecie odwiedzić mistrza Gandaviela, pytają się was, czy jesteście umówieni. Nie, ale kiedy będą najbliższy dostępny termin? A nie możesz użyć pierwszego... A właśnie, na początku używam w ogóle, jak do niego podchodzę, to oczywiście tego pierwszego wrażenia. Mhm. Wiesz, uśmiech Boga. Najpiękniejszy jestem w ogóle. Niech on mnie podziwia. Rol. No, jak się... Powiem ci, że no, weszło ci to nawet z jednym dodatkowym sukcesem, więc naprawdę faktycznie twoja olśniewająca postawa robi wrażenie na strażnikach. Na chwilę zapomniał języka w gębie, ale mimo tego, że nie byliście umówieni, poszedł poinformować swojego mocodawcę, że ma niespodziewanych gości, i po kilku minutach oczekiwania wrócił z radosną dla was nowiną, że mistrz Gandaviel, mimo napiętego grafiku spotkań i zajęć, znajdzie dla was trochę czasu i zaprasza na spotkanie. Więc strażnik prowadzi was, ale nie do samej rezydencji, a do ogrodu, który jest dość podobny do ogrodu Jakusa, zdawałoby się. Aczkolwiek obok rezydencji w ogrodzie zbudowana jest sporej wielkości klarnia, będąca czymś w rodzaju oranżerii, przed którą właśnie stoi Gandaviel, oczekując waszego przybycia. Spogląda na was spokojnym, nic nie mówiącym spojrzeniem. Kiedy się zbliżacie, skłania się lekko i gestem zaprasza, żebyście weszli razem z nim do oranżerii. Gdy wchodzicie do środka, widzicie, że tutaj jest pełno kwiatów. W tym miejscu widocznie mistrz zapachów hoduje sobie rzadkie odmiany kwiatów, pewnie żeby pozyskiwać składniki do swoich perfumiarskich wyrobów. Odwraca się w waszą stronę, trzymając ręce tak wsadzone w takie rozległe rękawy szaty. Z przodu to, czemu zawdzięczam wizytę współpracowników mojego największego konkurenta? Mówiłem mu, że na mnie płaci i no tak w sumie to taki trochę chami prosek z niego, a nie pracodawca. Bo w sumie kiedy on nam zapłaci? Chciałbym jedynie przypomnieć, że zapłacił grzywnę za wasze wypuszczenie was z strażników. Tak, ale jakbyśmy nie byli z nim, to byśmy w ogóle nie zostali złapani, co nie? W teorii tak, ale... Tutaj... Idziemy zapytać, gdzie jest inspekcja pracy w tym kraju, bo się nie znamy, narzekamy na warunki. Nie dość, że jesteśmy bici przez tych. Obserwuje nas jakiś dziwny ork. Mamy zakazy wychodzenia z miejsca pracy. To jeszcze ten. Co tam jeszcze się dzieje? Patologia. O Boże. No tylko dostajemy na jedzenie i na spanie, no jak niewolnicy. Panowie, coś tu jest nie tak. Ja się zapisałem na bycie bardem u jakiegoś arystokraty z tym typem. Jakimś takim niewolnikiem. Co to jest chłopem panie szczyźnianym w kapeli wiejskiej? No panie. Dobra, to zaczynamy go wyzywać przy tym typie, żeby poczuł się wartościowy, czy coś innego wymyślamy? Moment. Ja mam etykietę, tylko chcę opisać ten opis tego skilla. Można coś o tym, że no czemu produkuje perfumy dla złodziei? Nie wolno atakować jak na start, bo nam każe wyrzucić się, a porozpierać przynajmniej na start. Myślisz, że chciałby zobaczyć nagiego skranga? A kto wie? Są różne fetysze niby.
Ja mam tylko flashbacki do Fallouta New Vegas, jak... Masz ty... Graliście? Mam, no, no, ale... No. To jest taka misja w jednym momencie, że kodzisz do New Vegas i masz... Zanim wejdziesz na Street, czyli te główne New Vegas, gdzie są kasyna, jest jeszcze, o Boże, Freeside, czyli taki... Takie slums dookoła i tam jest burdel. I w pewnym momencie, jak wchodzisz do tego burdelu, to... ten, wiesz, szefu tak podchodzi do ciebie i mówi, ej, potrzebujemy tego gula, kowboja i robota, co nie? I masz misję, że chodzisz po tym i musisz znaleźć kogoś z tych kategorii chętnego i jeszcze nawet tego robota możesz tuningować, potem przynosisz mu i on się tym robotem jara, że jeszcze z tym oprogramowaniem moi klienci będą zadowoleni, jak to są, może są tacy, którzy jak na tego robota na krangi reagują. Nie pamiętam tego questa, pamiętam jak bóle w kosmos wysyłałem rakietami. O Jezu, tak, ten jest też świetny. I ten naukowiec, który nie chce uwierzyć, że nie jest gólem. No, ale wracając do Erdauna, no więc co odpowiadacie na pytanie elfiego mistrza zapachów? Że zaintrygowały nas jako perfumy, który przyszedł i ten... Więc... Tak, bardzo ładne kwiatowe perfumy, delikatne takie i w ogóle. Mówicie o tym... Chwiliśmy w ich posiadanie i bardzo podpasował nam ten... Mówicie o tym flakoniku, który otworzyliśmy w gabinecie Jakusa, po tym jak został okradziony? To mówiąc, podszedł do jakichś tam kwiatków, wyciągnął ręce z tych bufiastych rękawów, wziął taką spryskiwacz, coś jakby, taki... Ten i zaczął delikatnie tam skraplać kwiatki. Indii, dziwni ci właśnie ludzie, kwiaty perfumują. Pędzi wiatr, nigdy was nie zrozumiem. To woda, przyjacielu, to zwykła woda. To po co? Zrobiłeś to w momencie, kiedy nawiązałeś do... do jakiejś kwiatowej perfumy? Nie rozumiem, czy ty pijesz do czegoś? To są jakieś dzikie aluzje, próby ośmieszenia nas? Nie, to po prostu pielęgnacja kwiatów, przyjacielu. Widać, obsydianie. Czemu w tym momencie? Nie mają o tym żadnego pojęcia. Dobra, odciągnijcie jego uwagę, ja próbuję w takim razie, jak odwrócić ci tylko uwagę, to ja próbuję tam przekraść się i zaobserwować parę rzeczy. Zajebał nam perfumy, czy nie zajebał perfumy? Jak chcesz odwrócić swoją uwagę od swojej nieobecności w tej rozmowie? Nie, nie. Mówię, ja żeby oni odwrócili uwagę, co nie? Ale czekaj, mam pomysł. A może ja wezmę, co miałem, kradzież, nie, tkanie, rzucie, otwieranie zamków, kile chyba. Rozmowę. Bym na rozmowę rzucił, żeby zwiększyć jego z neutralnego na przyjaciela. Przyjaznego do nas. Dobra, rzuć mi tylko jeszcze proszę, żeby mi ktoś odpowiedział na pytanie zadane przez Gandaviela. Czy chodziło o tą flaszkę? No właśnie ja nie wiem. Znaczy mi ogólnie chodziło tak, no że jego wyroby to tak kwiatowe, takie delikatne, bo tam no też tak, coś takiego. Pachną, w sensie takim, że no to jest jego styl taki, że jego perfumy są tak raczej... Takie zajebisy w kwiatowości swojej i słodkości. Tak, przyznaję, że lubię wplatać esencje zapachowe o barwach kwiatowych do swoich wyrobów, ale jestem pewien, że nie z tym do mnie przyszliście, więc w czym rzecz? Z czym przyszliśmy w ogóle? Nie widziałem, że nas puści, co dobrze rzuciłem. Myślałem, że nie będziemy, że on nas każe spadać i będziemy się mogli zakraść, czy coś takiego. A tu nagle z dupy rzut, kurde, jakieś sukcesy, 15 wygrywam, co to jest w ogóle? Dobra, musimy wyprzedać. Ja bym chciał dać na rozmowę i powiedzieć, że chciałbym wyśmiać, bo mnie zdenerwował ten nasz pracodawca i chciałbym wyśmiać go w oczach króla. I chciałbym zasięgnąć u tego pomocy. Rady, bo wiedzą, że są rywalami. A, dobra, i bym rzucił karmę w razie. Pij? I o! No o. Dobra, czekaj, ja sobie nie, to sprawdzę. Jak on lepszy?
Ten skank lepiej gada niż ja jako ten. Czy ja jako Bart. Wiesz, dlaczego jaszczurka, która wyżerała jedzenie z naszą twarzą drużyny? Dobra, to nawet z jednym sukcesem ci się udało dodatkowym. No i chyba powinien być już jako takim przyjacielem, takim małym, ale lekko przyjacielem. Już urobiony, tak. Czyli mówisz, takim... Lizo, że twój pracodawca, współpraca z nim cię nie satysfakcjonuje, aczkolwiek ciągle mam wrażenie, że nie z tą sprawą do mnie przyszliście, więc jakbyście mogli nie marnować mojego czasu, którego nie mam w nadmiarze, ponieważ muszę wygrać wyścig z Jakusem, jeżeli chodzi o stronę niepachnidła, więc powiedzcie tak naprawdę, z czym do mnie przychodzicie. Dobra, mówimy mu. Czy dalej próbujemy mu kać? Nie, myślę, że szkoda się pieprzyć już. Dobra, panie przyjacielu, sądzimy, że zajebałeś perfumy. Znaczy, przepis na pachnidło. Naprawdę, na jakiej podstawie tak sądzisz? W zapachu perfum, które zostały w... No, na miejscu zbrodni. Są strasznie podobne do twoich. Nawet to powiedział jeden z zaufanych przyjaciół, który zaopatruje się w swoje towary. Powiedział, że te perfumy są strasznie podobne do twoich. Podobne, ale nie identyczne. I tutaj podniósł palec wskazujący i pokazał na ciebie. Przecież byłem w trakcie ich tworzenia tej imitacji podłej, jaką ktoś stworzył, żeby ugodzić moje dobre imię. Czekaj. Ja tak podnoszę się. Byłeś w trakcie tworzenia imitacji? To, co stworzyliśmy w gabinecie Jakusa, jest tylko odwzorowaniem nędznej imitacji perfum, której ktoś użył, żeby zrzucić odpowiedzialność za kradzież i wszelkie podejrzenia w moją stronę. Czy uważacie mnie za osobę niespełna rozumu, że myślicie, że nasłabym złodzieja do rezydencji Jakusa i wyperfumowałbym go perfumami własnej produkcji? Tak, jesteś inteligentnym człowiekiem, więc żeby zrobić coś tak oczywistego, żeby zrzucić z siebie wszelkie podejrzenia, bo kto by myślał, że to będzie tak prosty ślad, więc nikt nie pójdzie tym śladem, bo jest za prosty, więc wtedy, jako mistrz taktyk, byłbyś uchroniony, bo pod latarnią najciemniej. Tak jakby ktoś zgubił kawałek herbu, powiedzmy, twojego domu na miejscu zabójstwa. Czy myślisz, że ktoś powiedziałby, na pewno to jest ktoś, kto z jego rodziny, kto zabił. Tak by powiedzieli, z taką nutą ironii, no bo kto by w to uwierzył? Przynajmniej takie mieliśmy rozważania, ale z drugiej strony uważamy cię za człowieka prawego, więc mamy dylematy, rozrywa nas ta trudność sytuacji, brak zrozumienia i niejasne wymagania od naszego pracodawcy, a my chcemy po prostu robić pieniądze, które ten brak jakiegokolwiek sensu i chaos przy próbie zdobycia niepachnidła nas... Jakby to powiedzieć? No, rozrywa nas to, że my kasy potrzebujemy. A tego ktoś okrada. My nic nie mamy, nic nie wiemy. To jedyny nasz trop. Więc pytamy, może ty coś wiesz? Masz ty jakieś podejrzenia? Kto by chciał cię wrobić w to? No więc wyjaśnię ci, drogi obsydianinie, że owszem, konkuruję z Jakusem w pracach nad wymyśleniem niepachnidła, ale nie posuwałbym się do kradzieży jego notatek. Nie, są, poradzę sobie bez tego. Myślę, że... Czy w tej grze jest taki insight check jak w D&D-kach, że mogę sprawić, czy on kłamie? Czy możesz mi rzucić na percepcję, na spostrzegawczość? No ja mogę rzucać ewentualnie też, no. Też. A ja mam... Też mogę. Historię przedmiotu. Czy jesteś rzucił na spostrzegawczość? Ja na percepcję, a nie mam spostrzegawczości. Dobra. Cijmy. Jeden. Nie jesteś absolutnie pewien, że mówi prawdę. Kurwa! To nie wierzę. Jedynki. Oko strzała. Ja mu wierzę. Wej rzucił 10. My tak siedzimy, patrzymy po sobie z tym jaszczurką, to nie? Nie, znaczy... Dla was dwóch jesteście absolutnie przekonani, że mówi prawdę na przynajświętszą spraw. Natomiast Wej... No, może nie okłamuje was w tej chwili, ale na pewno też nie mówi całej
całej prawdy. Nie potrzebuję zniżać się do takich podłych zagrań jak kradzież, żeby wygrać z Jakusem. Nie jest wcale największym mistrzem perfumiarstwa, tylko mu się tak wydaje. Natomiast... Kogoś, kto posunąłby się do takich rzeczy? Kogoś taki podłej? Czekaj. A może ja to powiem, no wiemy, że jesteś światły i oczywiście powiedzmy elokwentny i rzucę to na przyjaciół. Ale wazelina poszła, ja pierniczę. Dobra. To, ale wiesz, żeby był przyjacielem. Dobra, teraz szybko wy dwóch mu liżemy dupę, może jeszcze zarobimy na te jego perfumy. Może to polubi, nie? Dobra. Więc ja tam do niego. Kurwa! Nie no, wypraszam sobie takiej insynuacji, powiedział Gandaviel, obruszając się. Jakie insynuacje? Ja pytałem, czy ty znasz kogoś? Możesz kogoś znać, kogoś podejrzanej, takiej niezbyt miłej reputacji, kogoś, kto byłby takim niesprawiedliwym. Na pewno byli jacyś złodziei, kanciarze, którzy trzymają się gdzieś na boku rynku, a nie pachnidło chce stworzyć każdy, więc mogliby się do tego podsunąć, wykorzystując, nadarzając mu się sytuacji i na przykład próbując zrzucić winę na ciebie. W końcu wiesz, jeśli będziemy współpracować, oczyścimy, nie tylko pomożemy naszemu, co może tobie nie do końca się przydać, ale na pewno oczyścimy twoje imię. W końcu, jeśli nasz szef podejrzewa, że to ty mogłeś dokonać tego przestępstwa, to prędzej czy później ze względu na swoje zaparcie i chęć wygranej zacznie rozpowiadać plotki. A plotki nie byłyby dobre dla twojego imidżu publicznego. Relacje publiczne, public relations, to jest podstawa dobrej firmy. Musisz przekonać, umieć sprzedać produkt. A zaufanie do twórcy to jest jeden z podstaw produktu. Reasumując, to nie my przychodzimy po to, żebyś ty nam pomógł, tylko my przychodzimy tutaj po to, żeby pomóc tobie. My jesteśmy tu we własnym interesie, tylko tak naprawdę robimy to wszystko dla ciebie. Obupolnie. Wychodzi z tego korzyść, bo wyjdzie to na lepszą sytuację. Dla prawdy i dla rozwiązania. Gdy to mówicie, absolutnie jego mina z takiej, powiedzmy, w miarę zainteresowanej zmienia się na taki wyraz twarzy postępującej irytacji. I tak mówi, jesteście absolutnie też przekonani, że raczej jakoś niespecjalnie dał wiarę waszym słowom. Wydaje mi się, że więcej, owszem, starałem się opóźnić powrót Jakusa do Troalu, więc przekupiłem niektórych z jego dżabim, żeby przyłożyli do tego rękę, natomiast posuwacie się za daleko, a ja nie mam czasu tutaj prowadzić pustych dysput. Mam ważne spotkania do realizacji, muszę zajmować się swoim interesem. Powiedziałem wam, te perfumy, które tutaj macie, to jest tylko próbka jakiejś nędznej imitacji. Gdyby nie to, że sytuacja z kradzieżą u Jakusa jest dość dramatyczna, sam bym się zgłosił do cechu ze skargą na to, że ktoś podrabia moje własne produkty, ale muszę z tym zaczekać. Natomiast dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że się więcej nie spotkamy. Tam są drzwi, odprowadzą was strażnicy. Ja muszę tutaj zająć się swoimi sprawami. Mam bardzo ważne spotkanie, więc żegnam. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie do zobaczenia. Dobra, to na do widzenia, mogę pójść mu na psychę? Zacznij go wyzywać, tak? To jest najlepsze, co możesz zrobić. Czekaj, mogę czy zacząć? Ja mam jakiś... Ja muszę zobaczyć, czy ja mam jakiś... Coś, czym mogę go tak obrażać, żeby fikołka zrobił. Czekaj, nie imponując... Tak, żeby się przewrócił i żeby sobie kupili i rozwalił, tak? No właśnie, czegoś takiego szukam. Zagraj mu na emocjach. Pieśń emocji? Ty, a jeśli ja użyję rozmowy i będę go obrażał w rozmowie tak, że będę miał to przyrzut i mu to jakby się spodobało i będziemy lepiej niż przyjaciele? Da się tak to zrobić? Czy mogę go tak szkalować, że dostanie wylewu? Nie, no aż tak, te umiejętności nie działają, żebyś takich rzeczy mógł zrobić. Przynajmniej nie na tym poziomie. Dobra, ta moja opcja, że go będę wyzywał używając rozmowa i on poleka, że jak mam toprą rzut, to on się staje jego znajomość idzie w górę, co nie? Więc jakbym go wyzywał to i bym miał toprą rzut, to wyszła opcja, żeby jeszcze mnie polupiał? To myślę, że to nie działa w ten sposób, bo myślę, że to musisz też mówić odpowiednie rzeczy, żeby wiesz, jak kogoś obrażasz, no to na pewno cię nie będzie lubił, no bo to tak nie działa. No.
logika, a może rzucę na... jakiś statystyk. Logika jakie mam umiejętności to by się wtedy rozwalała, gdybyś można było robić coś takiego. A jak jest statystą i lubię, jak ktoś go wzywa? No ale myślę to... To może od razu ja użyję uwodzenia, mam w Gustowo w takich rzeczach, na pewno nie powie tego byle komu, nie? Dobra, uwodzenie jest dobrym pomysłem. Okej, okay, uwodzenie. Dobra, patrzę na tego Gandawiera, patrzę na tego Gandawiera, rzucam najbardziej romantyczny wzrok, jaki mam, kurwa, załączony i mówię. A myślałem, że z kimś takim nasza znajomość dużo lepiej się rozwinie i poznamy się bardziej dogłębnie. I rzucam jakieś uwodzicielskie spojrzenie, daję kurwa karmę, lecimy. Nie mam więcej karmy, ale co tam, wszystko co mam, 16. 70. Nie. On tak przez chwilę ci się przygląda dziwnie. Tak, zanim mówił, tak w pół kroku i tak się patrzy na ciebie, tak jak rozważa jakieś opcje w głowie. A ja odwracam głowę i wychodzę. Marszczy czoło. Obrażony. Niech wie, że uciekła mu szansa. Mówi, przywołuje strażników swojego domu. Proszę, pokażcie tym panom, gdzie są drzwi. Ja naprawdę nie mam czasu. Żegnam. A myślałem, że dobry rzut 16 poszło. Prawdopodobnie, gdyby gustował w obsydianach, to może coś ci poszło, nie? Może byłaby scena plus 18. Tutaj. A po tylko jakieś rzuty na wytrzymał. A po nas wyrzuci, a ciebie wsadzi specjalnie do takiej swojej piwnicy, gdzie będzie cię trzymał. No, elegancko podchodzisz, rzut na zręczność i lecimy. Dobra. No to co? Co robimy z tym fantem, który teraz mamy? Jest jeszcze może trzecia możliwość, żebyśmy poszli do tej babki, co nam posłała tych dwóch smurfów, to napieprzaliśmy się w ostatniej sesji na niej. No, ja myślę, że to raczej jest całkiem możliwe, że ona chciała wrobić tamtego, żeby odciągnąć od siebie uwagę, bo to raczej to będzie ona, jako zleceniodawca. No ale tylko właśnie, powiem tak, może poinformujmy ewentualnie Yakuza, że idziemy tam, żeby nagle się nie okazało, że nas gdzieś zamkną, a później niby nie wiadomo, gdzie zniknęliśmy. Jest takie coś, nie wiem, jak poczta kołępia, że możemy wysłać kołępia do naszego pracodawcy? Możesz wysłać zaufanego, możesz wysłać jakiegoś kuriera, nie? No tylko trzeba też odwiedzić jakieś miejsce. Ogólnie poczta... Ja usłyszałem kurwiera! Dobra. Nie, no to już... Wiesz, jak się lepiej lepiej kompotem myje, to się pestki wyciąga, więc... Ale w sumie, no... Ma ochotę. W sumie, taką męską prostytutkę można wysłać i powiedzieć, że wysyłają tacy i tamci chyba będą tańsi od kuriera. Dobra. No nie wiem, może, jak ci policzę. Może zejdźmy z tych tematów, bo się za bardzo już oddalamy od istoty sprawy. Najlepiej samemu tam podejść chyba z buta, a później do tamtej, bo nie wiem, czy jest sens się bawić tak. Ona nam raczej nie ucieka. No pewnie. No, nie wiem. Czyli co? No, ale już muszę zacząć produkować imitację pachnitła. A jak przyłapiemy ją na tym, a tak to ona już wyprodukuje, pokaże królowi i powie: królu, patrz, złoty, mam pachnitło. Ale a król powie: ona o, dobra jest. W tym cechu. Ona no, w ogóle nie jest tym mistrzem perfumiarskim, nie? Z jakiej racji miałabym to produkować? Nagle wyskakuje ci, wiesz, twój największy wróg ma zaprezentować przepis na niepachnidło. I nagle po trzech dniach, potem jak zostało mu to skradzione, wyskakujesz: a królu, bo ja to w tajemnicy opracowałam tą metodę. Ale tu czekaj, to po co mi kazała ukraść te pachnidło? No po to, żeby tamten nie miał. No, ty... no, takiego czystego szmaciarstwa po prostu. No bo to jest suka była, no co ty wiesz? Wiele się zastanawiać, bo to zła kobieta była. No. Dobra, no to co, idziemy, czy znajdujemy jakiegoś menela na ulicy i mówimy: złoty menelu, idź powiedz temu i temu. Tylko skatuję, że jak menelowi powiemy, to coś będzie problem i no... No nie, to... nie tojcie. Powiem ci tak, choćby nawet doszedł, to myślisz, że strażnicy narąbanego menela przyjmą i jak najbardziej wysłuchają i uwierzą w to, co on gada? Jak mu coś damy, to tak. A co mu chcesz dawać coś menelowi narąbanemu na ulicy? To nie lepiej po prostu wynająć kuriera?
A nie lepiej podejść tam samemu z buta? Lepiej podejść. No ale Noki polą strasznie, no popatrz, moja postać jak dużo przeszła, już Noki i polą. Okej, okay, no to ja mogę się poświęcić i polecieć tam, a ty możesz... Nie no, nie będziemy ci puszczać samego się raz w pierdol, dostaliśmy w kącie. Nie chodźmy grupą. Oczywiście tak rozprawiając, to opuściliście już rezydencję. No tak, tak, to już tak. No tak, już się nas wyprowadzili. Na ulicy. A nie, a może jakoś... to dobra, chodźmy tam to Nieko i tam. A właśnie jeszcze jest taka opcja, może jakąś, nie wiem, dorożkę albo coś takiego da się wynająć, skoro tak. Nie, ale to ewentualnie jakieś ten. Dorożkę w podziemiach to trochę ciężko, więc tutaj, jeżeli są jakieś środki transportu, no to raczej jakieś wozy. A właśnie. Takie ciągnące jakieś towary albo jakieś riksze, takie coś w tym stylu, natomiast. A mam pytanie, bo to wcześniej kataliśmy o tych ptakach. Może kupić ptaka, czy nie może kupić ptaka? Ale jakiego ptaka? Jakiego? Fronę czarną. Ale taką oswojoną, tak? No. Czy taką zamkniętą w klatce? Oswojoną. Ile by kosztowała i ile kosztowałaby zamknięta w klatce? Czy zamknięta w klatce? No to wiadomo, ale taniej, nie? No bo to taka dzika, że wiesz, jak ją otworzysz, to ci wyfrunie i ci zwieje, nie? Dobra inwestycja. Może znajdzie akurat naszego. Natomiast jakbyś chciał kupić ptaka oswojonego, ale to też musiałbyś mieć umiejętność więzi ze zwierzęciem, żebyś chciał sobie używać takiego zwierzęcia na przykład. No mam właśnie to i właśnie chciałem się spytać, czy jak oswojonego, to oswojonego możemy rzucić, wiesz. Ja ci ewentualnie mogę dorzucić coś hajsu, bo wy tam wydawaliście na tamto, a ja tam trochę mam, więc to... Dobra, to ile będzie? To. Myślę, że w 100 sztukach srebra byś się zmieścił. Dobra, to kupuję oswojoną. Dobrze, no to zakupujesz sobie przy okazji tam gdzieś na bazarze oswojoną brodę, ale aczkolwiek będziesz musiał ją przyzwyczajać do siebie, żeby ją wykorzystywać jako swojego, powiedzmy, familiara, więc to trochę potrwa od razu. No, na tyle jest oswojona, że ci nie spierdzieli, nie? Natomiast żeby ją używać jako zwierzęcia jakiegoś tam właśnie takiego przesyłającego wiadomości, czy coś bardziej, no to musisz niestety poświęcić na to sporo czasu i zdobyć jej zaufanie i nawiązać więź. Okej, okay. I ile poszło na nią? No 100 sztuk srebra. No. Ile ci zostało? I pazurki? Ale jakie pazurki? No taki ciopek, takie metalowe puciki na jej pazurki, tak żeby się wpijała takimi metalowymi szponami w ciała naszych wrogów. Nie ma czegoś takiego. Nie, to zwykła, najzwyklejsza wrona. Bojowa wrona. Taki cyberpunk trochę, kurde. Tak, jeszcze to walić i nie wiem, tam laser wokół. Tak, same skrzydeł, plecak odrzutowy, po co je skrzydła obciąć? Wstawić same skrzydeł, ciałka maszynowe. Tak. Nie, ile ci tam zostało hajsu? 50. Dobra, to jak ewentualnie coś to mogę ci dorzucić, jeśli chcesz. Dobra, nie będę żebra podjepieć już, jak coś na moją przystało. Spoko, spoko. Dobra, to co, idziemy do typa i mówimy, że no, idziemy do tej kopity, tak? Że wiemy to i to, gadaliśmy z tym Gandawielem, on mówi, że to ktoś podrabiał jego perfumę, że jest wkurwiony i miałby to zgłaszać, jakby nie to, jakby nie akcja cała z tym kradzieżą i tak dalej, więc no, że my podejrzewamy, że to raczej chodzi o to, bo my chyba mówiliśmy też, że ona tam oferowała nam te cenie kradzieży, nie? Czy nie mówiliśmy tego? Nie, nie mówiliśmy. I żeby witał. Zachowaliście to dla siebie chyba. Ja dobrze pamiętam. Nie, ja mówiłem. Nie, bo ja poszedłem tam to nie, miałem rzuty, wyszło chyba 35 i powiedziałem mu, weź tutaj mi jakąś potróbkę, a ty powiedziesz, że on nie ma czasu na to, żeby potrapiać jakiś tam. Tak, 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 było, że ty chciałeś, żeby te jakieś tam podrobione podrzucić tej babce, a on powiedział, że nie ma czasu. No, no. Czyli, że on wie o tym, że tamta próbowała przekupić nas na ukradnięcie tego. No to Jakus przyjął wasze rewelacje odnośnie wizyty u Gandawiela nadzwyczaj spokojnie. Stwierdził, że słowom jego konkurenta nie można do końca wierzyć, więc to, czy faktycznie te perfumy były podrobione, czy nie, to już jest kwestia dyskusyjna, natomiast to nie jest istota sprawy. Istotą sprawy jest, żeby Jurejvenowie, które ewidentnie współpracują z Gandawielem, żeby nie dowiedzieli się, czy też nie ubiegli Jakusa tym, żeby on mógł wyprodukować wcześniej przed swoimi konkurentami, bo nie pachnidło.
Na tej właściwie na podróży do rezydencji Ekusa i na rozmowie z nim upłynęło wam trochę czasu. W międzyczasie do rezydencji Ekusa przybywa służący w barwach Gandaviela, który, jak się później okazało, chce nawiązać kontakt bezpośrednio z wami. I kiedy został przeprowadzony przed wasze oblicze, no to w obecności Ekusa elf kłania się nisko i wręcza wam list. Mówiąc, że polecono mu, żeby wręczyć go do rąk własnych właśnie wam. Jeszcze powiedz, że Koliatowi kazał dać kwiaty. Kto go bierze, kto go czyta? Ja go czytam. Tak, liczę, że to zaproszenie na wieczór dla mnie, więc otwieram. Więc Malachicie, bierzesz list od elfa, który skłania się i odchodzi. List jest krótki, pełen kleksów i zacieków, co sugeruje, że był pisany w wielkim pośpiechu i zdenerwowaniu. I Gandaviel prosi w nim o jak najszybsze spotkanie w sekrecie w jednym z domów w dzielnicy Dachnad. Błaga o dyskrecję i upewnienie się, że nikt nie będzie was śledził. I to dobra, tak. Ja mam... Wszyscy się spotykamy, Gandaviel. Czy... Dobra, wszyscy się spotykamy, czy jedni rozdzielamy się jakoś? Nie rozdzielamy się. Okej, jak wam to brzmi? Teoretyczny Wilan mówi, choć spotkajmy się dyskretnie, żeby nikt o tym nie wiedział przez przypadek, że będziecie tam w tamtym jakimś opuszczonym budynku, gdzie nikt nie ma pojęcia, gdzie będziecie i wasze zwłoki będą tam... Znacie historię potężnego geja? Ktoś się martwi, że to może tak się właśnie... To skończy. Legenda opisana... legenda znana w całej Barsawii, tak? Słyszałem ją, wiele razy śpiewałem ją jako bard. Ten, może darujmy sobie takie uwagi, Linzo, i przejdźmy faktycznie do rzeczy. Więc ten, no, jak dla mnie, to za cholerę nie idźmy tam, nie mówiąc nikomu o tym, albo nie organizując sobie wsparcia, no. Mieliśmy trochę rozsądku, po to, co działo się. A słuchaj, się żyje. Ja lubię ryzykować. To może poczekajmy z tym chociaż do następnej sesji, jak będziemy mieli 4 graczy. Znaczy no pewnie to już ten 4 godziny to powoli chyba byśmy i tak kończyli. No już się zaraz zbliża ta północ, tu moja siostra młodsza się jeszcze tiltuje. Czyli przerywamy w tym miejscu i wizytę w tym domu i spotkanie z Gandavielem realizujemy już na następnej, tak? Mam nadzieję, chyba tak, bo wolę poczekać, żebyśmy mieli 4 graczy, to wtedy... Mniejsza szansa, że wyjdzie z nas żaden. Okej. Okay. No dobra, no to w takim razie przerywamy w tym miejscu. Dzisiejsza sesja się na tym kończy. Myślę, że sobie możecie dopisać po 500 punktów legend wszyscy. 500? Tak. No. Gdzie to są? Punkty legend na karcie postaci w... Pod głównymi statystykami zaraz. Kolej. A, mam 2000, okej. Okay. I teraz... Ale tam masz dwa pola, masz current i career, i w career sobie dopisujesz te 500 jako suma wszystkich, a w current no tyle, ile ci zostało, nie? A ile zostało? Więc tu na przykład, Linzo, miałeś... 2000. 2500 masz w careerze, a w zwykłym masz 500 po prostu, bo miałeś 0. No. W którym to jest kategorii, bo nie mogę znaleźć zakładka core i tam pod atrybutami masz legend points, current i career. A, okej. Okay. Czyli dopisujesz sobie 500 tu i 500 tu. Okej. Okay. Dobra. Jakieś uwagi co do sesji? Kurde, ciężka tak tajemnica, nic nie wiadomo. Dobra. Ja sądzę, że po rzucie 16 powinien elf zmienić orientację seksualną. Nie ma co. Elf powinien być bardziej otwarty na przygody. Muszę jakoś wykorzystać to, że gram bardem wreszcie. Ale to musisz bardziej się zabierać. Ale... Albo za jakiś, wiesz, otwartych gejów, a nie tak... On jest... Właśnie to jest ta kwestia, że... Przypominam, że tak... obsydianie są bezpłciowi. Właśnie, więc ja równie dobrze mogę się odpierniczyć na babkę i będę babką. Zazwyczaj funkcjonuję jako faceci, bo tak budowa każe. Ale równie dobrze moja postać może się zaraz ogarnąć, wbić w kiece i będzie malachitą. I będzie puszczała oczka do tego elfa. No właściwie obsydianie mogą się definiować tak jak chcą, nie? No, bo... A czekaj, to jak oni się rozmnażają? Przez kamień chyba wyrastamy. I radza w ogłas, czyli taka myśląca skała. My po prostu jakby wyrastamy, pączkujemy z takiego super kamienia. Więc nie ma jakby... Czy może jakoś was
was nawozić, przecież to byłaby zajebistarnia. Nie wiem, sypiesz jakimś proszkiem, nagle wyrasta cała armia i się napierdala. Fajnie by było, tylko to chyba dłużej trwa. Ale ogólnie to obsydianie właśnie są. To jest ciekawe na przykład w koncepcie rasy, że nie mają rodzin, tylko mają bractwa, o ile dobrze pamiętam to się nazywa w polskim tłumaczeniu. Bractwo żywogłazu. Więc mają bractwo żywogłazu i żyjesz, wyrastasz sobie z tego żywogłazu i potem żyjesz takie 800 lat potężny. Dłużej niż jakakolwiek inna rasa. A potem co, kruszejesz? Nie, potem wracają i łączą się z żywogłazem, zapadają w śnienie, którym dzielą się z żywogłazem i swoją resztą swoich współbraci i doświadczeniem, jakiego doznali podczas swojej wędrówki po świecie. Po prostu żywogłaz, przez to, że jest skałą, która nie może się ruszyć, ale jest, ma swoją świadomość i inteligencję, no to wysyła obsydian jako takie swoje oczy i uszy w świat, żeby po prostu się uczyć i dowiadywać rzeczy o świecie, więc... A mam pytanie jedno, a jakbyśmy je wysłali w kosmos, to oni byliby zajebistymi astronautami, bez kombinezonów, bez niczego, by mogli podpijać świat. No nie, no to są żywe istoty, które potrzebują tlenu, żeby oddychać. My mamy taką po prostu pokrywę kamienną, jako raz. Oni mają grubą skórę, która jest naturalnym pancerzem, ale w środku mają normalne kości, organy wewnętrzne i krwioobieg. Więc... Czyli na zewnątrz taka krupa skóra, takie nic mnie nie zrani, a w środku takie cieplutkie serduszko, tak? Tak, dokładnie. Tak. Dobra. Chujowo. Bez tu rasu, nie? Nie, ja tu rasy wziąłem głównie dlatego, że podobał mi się koncept grania bardym posągiem. Trubadurem. No to samo właściwie takie. Nie ma tu bardów, więc trubadur to chyba kwestia tego, jak to nazwiesz, ale funkcja takiego alabarda, grajka, muzyka. I dla odmian i jakaś tam odmiana mi jest potrzebna. W sensie lubię grać, że jak gram w jakimś systemie, w którym ma jakąś unikatową rasę, to zazwyczaj ją biorę. Jakby rzadko gram elfami, krasnoludami, myślę, że to jest takie zboczenie DM-a trochę, mistrza gry w sensie, MG, bo przez to, że gracze mają mnóstwo opcji, a i tak połowa moich drużyn to są elfy i krasnoludy. Dlatego, że ty łatwo nimi kraj, nie musisz myśleć nad nimi. Właśnie z jednej strony tak, ale jak już... I właśnie mówię, że przez to, że gracz wybiera to, co mu wygodnie, więc wybiera jakieś elfy, które dobrze zna, to potem mistrz gry, który siedzi, kartkuje podręcznik, szukając fajnych opcji na wątki i tak dalej, i myśli, Jezu, ale to mogę użyć. Dlaczego nikt nie gra Eladrinami w D&D-kach? Przecież to jest tak ciekawy koncept raz, albo Shannar, Kai. Zrobienie takiego... Które to są Eladreki? Kto to jest? Eladriny, D&D-ki. D&D-ki to jest Dungeons & Dragons po prostu. Tak w skrócie. Tam rasy to ja patrzyłem w większości. To tam jest dużo różnych ras, bardzo dużo. Nawet w zwykłym podręczniku. Wiem. Są na przykład te półsłonie, półludzie, co niektórzy zazwyczaj są druidami. Loxodony, no. One doszły w dodatku Guildmaster's Guide do Ravnica, który powstał także z kart Anka, Magic the Gathering, co nie? No bo Loxodon to była jedna z ras używana wcześniej w Magicu, nie? A że Magic ma tego samego właściciela? To stwierdzili, że będą to spieniężać i zrobić dwa dodatki na razie, które są oparte o Magica, co nie? Tereos i Ravnica. Oba są całkiem spoko. Ja ci powiem, że miałem znajomego, który wziął te Flinka, grał złodziejem, co nie? Taki dwumetrowy, ogromny złodziej, który no, miał się niby nie wyróżniać na ulic. Zajęty flingi? No i które są które natury są dobre, bo one ogólnie są dobre, a jak ktoś jest zły, to jest wykluczony z ich społeczeństwa. Nie, to zależy gdzie grasz, bo to wiesz, zależy od systemu. Na przykład niziołki, jak masz halflingi, co nie? Takie hobbity, to na przykład jak masz Dark Sun, taki świat, to tam tyflingi to są kanibalistyczne, dzikie plemiona wędrujące w tych światach. Więc takie rzeczy ciężko mówić, bo masz... Ja to mówię o TNT-ku, co nie? Bo w TNT-ku ale jest akurat... Ale Dark Sun był sittingiem, tylko że chyba do AD&D akurat, a nie do D&D. Czyli do drugiej edycji. Dobra, nie wiem, ja się gubię w tym, co tu się dzieje, bo to jest za dużo opcji, ale w każdym razie... Dobra, to ja się żegnam. Okej, dobra, to jak już się musicie udać spać, to oczywiście nie zatrzymuję. Jakbyście mieli jakieś uwagi co do sesji, czy jakiekolwiek do mojego prowadzenia i innych takich, to możecie też się podzielić oczywiście pisemnie. Tu na Discordzie albo na grupie naszej konwersacji facebookowej.
tam, gdzie się na sesję umawiamy. Ja w tym miejscu oczywiście też dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję widzom za oglądanie i słuchanie. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki wielkie i na razie. No, cześć, cześć, na razie. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.